Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Patrick Berger. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą debatę. Czy Bóg istnieje? To pytanie zadawało i wciąż zadaje sobie wielu ludzi na całym świecie. Czasami dyskusje takie odbywają się w gronie znajomych, czasami w gronie rodzinnym, a czasem przybierają, tak jak dzisiaj, formę debaty publicznej. Na temat istnienia Boga oraz racjonalności wiary w Niego argumentowało i debatowało wielu znakomitych myślicieli i przedstawicieli świata nauki. Thomas Aquinas, Bertrand Russell, John Lennox, Christopher Hitchens to tylko wybrane przykłady. Już za chwilę wysłuchamy argumentacji dwóch kolejnych wybitnych postaci w historii niniejszego sporu. Zaprezentują oni dwa kompletnie różne od siebie postawy. Dzisiaj wystąpił przed nami profesor Jacek Wojtysiak, filozof i nauczyciel akademicki, teista, kierownik katedry Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Autor licznych książek i publikacji, m.in. z zakresu filozofii religii. Profesor Wojtysiak przedstawi argumenty przekonujące go do tezy, że Bóg istnieje. Jego przeciwnikiem będzie Karol Kiełkowski, działacz społeczny i mówca publiczny. Szczęśliwy niepubliczny. Były wykładowca etyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współzałożyciel i przewodniczący Rady Fundacji Panteon. Karol uzasadni, dlaczego jego zdaniem Bóg jest jedynie ludzkim wymysłem. Debata będzie wyglądała następująco. Na początku po 20 minut na prowadzącego będzie prezentacja argumentów. Pan profesor zaprezentuje argumenty za tezą, że Bóg istnieje. Karol Kiełkowski zaprezentuje argumenty przeciwko tezie, że Bóg istnieje. Później będzie 10 minut dyskusji z argumentami oponenta. Pan profesor będzie dyskutował z argumentami pana Karola, pan Karol z argumentami pana profesora. Później będzie 10 minut pytań wzajemnych. Pan Karol będzie zadawał pytania panu profesorowi, a pan profesor będzie zadawał pytania panu Karolowi. Później będzie 30 minut na pytania z publiczności. Zatem jeżeli ktoś ma jakieś pytanie już teraz, albo zrozumie się podczas tej debaty, warto je zapamiętać, albo sobie jakoś zanotować, żeby to pytanie nie uciekło i prawdopodobnie będzie taka okazja, żeby je zadać. Później będzie po 10 minut na końcowe uwagi i końcowe wystąpienie mówców. A po zakończeniu debaty zapraszamy wszystkich do lokalu Aviator na After. Tam każdy będzie mógł zamówić pizzę we własnym zakresie finansowym oraz podzielić się wrażeniami z debaty, jak również kontynuować indywidualne zmagania w celu dalszego pogłębienia tematu. Nie przedłużając, zapraszam pana profesora na swoje 20-minutowe wystąpienie. No, dzień dobry Państwu. Słychać, tak? Działa? A, jeszcze, chyba jeszcze nie słychać. Proszę bardzo, troszeczkę bliżej do mikrofonu. Teraz? To witam wszystkich serdecznie. Za sekundkę chyba będzie trzeba. Coś tutaj się wyłącza. O, teraz chyba. I dziękuję za zaproszenie. To było wielu organizatorów tego wydarzenia. Ja wspomnę no, tego pierwszego poruszyciela tego wydarzenia, czyli pana Patryka Bergera, który od dłuższego czasu po prostu namawia mnie na tego typu spotkanie. Rozumiem, że jego idea jest taka, żeby zwłaszcza osoby poszukujące mogły wysłuchać argumentów i motywów dwóch stron w kwestii istnienia Boga. I jakoś, żeby im to pomogło wyrobić sobie własne zdanie. I też rozumiem, że taka była intencja, żeby to nie była czysto akademicka debata, żeby nie była to, nazwijmy, profesorska debata, tylko żeby byli ludzie z krwi i kości, no w takim dzisiejszym stylu bardziej, jeżeli tak można powiedzieć, YouTube'owym. Ja jestem z innego pokolenia i nie wiem, czy się w tym odnajdę, no ale postaram się jakoś, prawda? Może mi się uda. Jeśli chodzi o salę, pierwotnie miała być mniejsza. Okazało się, że sporo osób, jak widać, przyszło, więc zamieniono tą salę. Ja zawsze radziłem, żeby być w mniejszej sali, bo zawsze można napisać, że się publiczność nie mieściła w sali, prawda? Jednak zamieniamy mikrofon. Co się dzieje z tym mikrofonem? Jak na złość. Czy ten ostatni dowcip nie musi być powtarzany, był słyszany, tak? Bardzo dobrze. Dobrze, i teraz moim zadaniem jest
przedstawić główne argumenty za istnieniem Boga, filozoficzne argumenty za istnieniem Boga, gdyż przekonanie o istnieniu Boga no, bywa nabywane na czterech drogach. To są argumenty filozoficzne, ale także argumenty, byśmy powiedzieli, praktyczne czy życiowe, ale także pewien typ doświadczeń, ogólnie zwanych doświadczeniem religijnym, a także no, pewne rozumowanie, które pozwala nam uznać pewne autorytety, które nas do Boga prowadzą. Ponieważ argumenty filozoficzne no, są domeną przede wszystkim filozofa, dlatego na tym się skupię, ale mam nadzieję, że będzie okazja również o innych sprawach porozmawiać. Na początek jedna kwestia tylko taka wyjaśniająca. Otóż pojawia się pytanie, no po co takie debaty organizować? Skoro prawdopodobnie i tak dyskutanci, każdy wróci ze swoim poglądem, nie zmieniając go, prawda? Raczej tak z doświadczenia wiemy. Więc moim zdaniem idea takiej debaty jest to, żebyśmy się wzajemnie lepiej rozumieli. I o to chodzi. To znaczy, ja chcę poinformować Państwa, no i mojego dyskutanta, dlaczego uznaję istnienie Boga, dlaczego wierzę w Boga, dlaczego jestem człowiekiem religijnym i chcę zrozumieć argumenty drugiej strony. Dlaczego? Nawet jeżeli się nie zgodzimy, prawdopodobnie nie, to już samo zrozumienie i jeśli by się udało ustalić protokół rozbieżności, gdzie wcześniej jest różnica zdań, nie w konkluzji, tylko gdzieś w przesłankach, to już będzie dużo. To już będzie naprawdę duży postęp i mam nadzieję, że taki postęp uda nam się tutaj osiągnąć. Druga sprawa, filozofia jest rzeczą trudną i panuje takie przekonanie, że no w filozofii nie dochodzi się do żadnej wiedzy. W tym sensie jest to prawda, że w filozofii panuje powszechna niezgoda co do podstawowych kwestii. Może niezgoda większa niż w innych dziedzinach wiedzy, o tak może powiedzmy. I to jest rzeczywiście problem filozofii. Po drugie, filozofia nie dysponuje algorytmem do rozwiązywania problemów. To znaczy, że wrzucamy w komputer pewne dane i wychodzi nam rozwiązanie, chociaż już jeśli chodzi o dowód ontologiczny, komputer rozstrzygnął pozytywnie. Tu mój kolega profesor Paweł Garbacz się tymi kwestiami zajmuje i w jego programie dowód ontologiczny na istnienie Boga jest pozytywnie rozstrzygnięty, ale to nie on robił, tylko komputer po prostu. Ale to już jest kwestia no, bardziej techniczna i dyskusyjna, no bo wiadomo, że to wszystko zależy, co damy temu komputerowi. Więc proszę Państwa, nie jest to łatwe, ale nie chcę, żebyśmy popadli w sceptycyzm. Filozofia jest trudna, ale do pewnych wniosków można dojść. Filozofia przypomina sytuację, filozof przypomina, jest w podobnej sytuacji jak sędzia, który musi wysłuchać racji wszystkich stron, musi wziąć pod uwagę wszelkie możliwe dane i musi je wyważyć. Filozofia jest taką sztuką wyważania argumentów, rozważania za i przeciw, dogłębnego wmyślenia się. I już takie rozważanie może dużo dać. Nawet jak wyjdziemy od podobnych przesłanek, to zobaczymy, w którym miejscu się rozdzielamy. I to już jest dużo. Też będę starał się pokazać później w dyskusji, że do pewnych spraw w naszej dyskusji jest relatywna zgoda wśród filozofów. Do pewnych argumentów lub do pewnych etapów tych argumentów. To tyle wstępu i teraz przechodzę już do no, tego, co mam zrobić, krótkiej prezentacji głównych argumentów za istnienie Boga. Zasadniczo istnieją trzy takie typy argumentów, ich jest poszczególnych sformułowań wiele, ale typów jest trzy. Pierwsze to są argumenty, nazywam je czysto konceptualne. One się opierają wyłącznie na analizie pojęciowej. Są tacy filozofowie, którzy uprawiają filozofię w tak zwanym fotelu. Tu zresztą widzę jednego z naszych doktorantów, który filozofuj zawsze, jak ma swoją rubrykę, pisze, że ma w domu duży, dobry fotel. On się akurat zajmuje eksperymentami myślowymi, właśnie siedząc wygodnie w fotelu. I są tacy filozofowie, którzy uważają, że pewną wiedzę już w fotelu przez analizę pojęć możemy osiągnąć. To jest pierwszy typ argumentów. Uważają ci filozofowie, że z analizy pojęcia Boga można wyprowadzić jego istnienie. Na przeciwległej stronie są argumenty empiryczne, czy zbliżone, może powiedzmy ściślej do empirycznych, których istnienie Boga traktuje się jako pewną hipotezę, która dobrze wyjaśnia pewien zestaw danych empirycznych. I jest spór, o jakie tu dane empiryczne chodzi i czy ta hipoteza teistyczna lepiej to wyjaśnia niż inne hipotezy, czy gorzej. I na tym tu ten spór najczęściej polega. I po środku są argumenty, których
który będę głównie bronił, taki argument pośredni, który przyjmuje pewną minimalną dawkę informacji empirycznych, takich po prostu, jak że świat istnieje, czy że jakakolwiek rzecz fizyczna istnieje i że ona ma pewne właściwości, jak przygodność, będziemy o tym jeszcze mówić. I z tego stara się to wyjaśnić, uważając, że nie da się tego faktu wyjaśnić bez odwołania do istnienia Boga. Ten pośredni argument rozwinę, ale zanim to zrobię, to tak na rozgrzewkę parę słów dokładniej o tych pozostałych argumentów. Pierwsze argumenty konceptualne, najczęściej najpopularniejszy z nich, argument ontologiczny, którego prawdopodobnie ojcem jest święty Anselm z Canterbury. Później w inny sposób go przedstawia Carter. Zresztą często się te argumenty miesza, one są jednak różne. Tu mój przedmówca, znaczy pomówca, przepraszam, w jednym ze swoich internetowych blogów właśnie mówi o argumencie Anselma, ale przedstawia Kartezjusza, ale to może to jest kwestia dla specjalistów ta różnica. Ale istota jest taka u Kartezjusza, że jeżeli analizujemy pojęcie Boga, jeżeli zdefiniujemy Boga jako istota doskonała, absolutnie doskonała, w pełni doskonała, to nie możemy pomyśleć Boga bez jego istnienia. Kartezjusz posługuje się taką porównaniem, jak nie możemy pomyśleć góry bez doliny, jak nie możemy pomyśleć trójkąta w klasycznej geometrii, które ma inną miarę boków niż 180 i tak dalej, i tak dalej. Że pomyślenie Boga nieistniejącego jest po prostu niekoherentne. No i oczywiście tu są spory, na ile istnienie jest czymś takim jak inne własności, czy można tutaj wyciągać, traktować istnienie jako własność i potem przechodzić do istnienia jakiegoś przedmiotu. No to jest współcześnie ten argument przybrał wersję modalną. I ta wersja, która jest mi jakoś najbliższa, mniej więcej wyglądałaby w ten sposób. To jest dosyć proste rozumowanie modus tollens. Pierwsza przesłanka mówi, że po prostu istnienie Boga jest możliwe. To jest pierwsza przesłanka. Można o niej dyskutować, może będzie okazja w dalszym ciągu, ale zakładam, że jeżeli ktoś podejmuje taką debatę, no to musi minimum założyć, że to jest możliwe, że jest o czym gadać. Może to byłoby niemożliwe, to nie byłoby o czym gadać. Druga przesłanka brzmi mniej więcej tak. Jeśli Bóg istnieje, to nie jest możliwy. Zaraz o tej drugiej powiem. Jeżeli akceptujemy obie przesłanki, to jest według prawa transpozycji, czy po prostu zwykłego schematu, czy reguły modus tollens, tollendo tollens, z tego wynika, że Bóg istnieje. No bo odwracamy, jeżeli nie istnieje, to nie jest możliwy, a jednak jest możliwy, to musimy zanegować następnik implikacji, to w takim razie musimy zanegować poprzednik. Prawo podwójnej negacji mamy, że istnieje. Więc to jest formalnie poprawny argument. Oczywiście jest dyskusja, czy pojęcia w nim użyte są poprawne, no i czy przesłanki są prawdziwe. Jeżeli zgodzimy się na przesłankę pierwszą, że jest możliwe, że Bóg istnieje, zostaje nam przesłanka druga. Jak ją unaocznić? Najczęściej unaocznia ją się w tak zwanym dyskursie możliwych światów. Możliwości globalne wyobrażamy sobie przez różne możliwe światy. I zwolennik tego argumentu chce nas przekonać do tego, że nie jest możliwa taka sytuacja, nie jest możliwa taka sytuacja, że w tym naszym rzeczywistym świecie Boga nie ma, a on istnieje w jakimś innym świecie, jakimś możliwym świecie. Gdyby tak było, to Bóg nie byłby tym, kim z definicji jest, czyli bytem koniecznym, bo byt konieczny z natury swojej jest tym, jeżeli jest możliwy, to istnieje w każdym możliwym świecie, a jeżeli w każdym możliwym świecie, to istnieje po prostu. Żeby nie bawić się w taki dyskurs modalny, ja bym proponował to jeszcze inaczej przeformułować. Jeżeli pojmujemy Boga tak, jak przy pewnej abstrakcji wielkie religie monoteistyczne pojmują, kiedy operacjonalizują tą doskonałość Boga, mówią, że po prostu, co to znaczy Bóg jest doskonały, to znaczy jest wszechmocny, wszechwiedzący i absolutnie dobry, to jeżeli byłaby taka sytuacja, że nie istniałby w naszym świecie, a istniałby w jakimś możliwym świecie, wyobraźmy sobie tę sytuację, to nie byłby na pewno wszechmocny, gdyż zakres jego oddziaływania byłby całkowicie ograniczony.
I oczywiście to by się przekładało na kolejne atrybuty. I w ten sposób można by tej przesłanki bronić. Ja jeszcze powiem jeszcze inaczej, jeszcze prościej, jeżeli ktoś nie lubi tego dyskursu możliwych światów. I wydaje mi się, że to będzie najbardziej, moim zdaniem, przekonujące. Otóż, proszę Państwa, co to znaczy, że czegoś nie ma, a istnieje? Na przykład w tej chwili dinozaury nie istnieją. Przepraszam, czegoś nie ma, a jest możliwe. Przepraszam, bo nikt mnie tu nie poprawił. To już znaczy, że Państwo nie słuchają. Co to znaczy, że coś jest możliwe, a nie istnieje? Na przykład no, dinozaury. Nie istnieją, prawda? W tej chwili nie istnieją, ale są możliwe. A co to znaczy, że są możliwe, choć nie istnieją? To możemy sformułować na zasadzie pewnego okresu warunkowego. Gdyby historia świata potoczyła się inaczej, to dinozaury by istniały. Gdyby zaszły w świecie jakieś inne warunki, to dinozaury by istniały. Prawda? No taka jest sytuacja. One są możliwe, tylko nie zaszły pewne warunki, albo zaszły inne warunki niż te, które umożliwiły im istnienie. I teraz próbujmy sobie to taką okres warunkowy w stosunku do Pana Boga zastosować. I powiedzieć, on nie istnieje, ale gdyby na przykład przekonał nas Wojtysiak, to by istniał. Rozumieją Państwo, to jest śmieszne. Albo gdyby po prostu świat był większy, to by istniał. To rozumieją Państwo, że coś jest nie tak. No na tym polega to, że Bóg, jeżeli go pojmujemy też no, tak jak wielkie religie, że jest twórcą, to jest bytem absolutnie niezależnym, nieuwarunkowanym od czegokolwiek. On nie jest niczym uwarunkowany. Czyli stwierdzanie, że mógłby istnieć, ale pod pewnym warunkiem nie ma sensu. W ten sposób bym bronił tego argumentu, chociaż no, wieki dyskusji nad nim, to są wieki dyskusji i to naprawdę poważni ludzie nad tym dyskutowali. Najwybitniejsze umysły do dzisiaj się ścierają. Dla jednych to jest, jak to Schopenhauer mówi, czarujący żart na akurat Gödel. No po prostu no, właśnie ten dowód sobie spisał po swojemu i też matematycy dyskutują, ale on jest formalnie poprawny. Także no, tacy ludzie jak Kurt Gödel tego argumentu, oczywiście w bardziej wyrafinowany, niż ja to mówię, sposób bronili. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no te argumenty empiryczne lub quasi-empiryczne. Ich jest, proszę Państwa, około kilkunastu i one mniej więcej polegają na tym, że podaje się pewne fenomeny ze świata i uważa się, że wyjaśnienie tych fenomenów przez to hipotezę teistyczną, więc że istnieje powiedzmy umysł, który jest maksymalnie mocny, dobry i wiedzący, że lepiej wyjaśniają niż inne propozycje wyjaśniające. Albo te inne propozycje wyjaśniające nie wyjaśniają tego fenomenu do końca. I zawsze będą spory, kto jest tu lepiej, w górą. Jakie to są fenomeny, tylko tak niektóre przytoczę. No, przede wszystkim są fenomeny dotyczące przyrody. To jest najbardziej dyskusyjne. Na przykład no, przez wiele wieków dyskutowano, czy celowość w świecie da się wyjaśnić tylko i wyłącznie odwołaniu do Boga. Sprawa przez wiele wieków była dosyć oczywista, że tak. Później sprawa się pokomplikowała w wyniku pewnych zmian w nauce. Natomiast bardziej wiarygodny pod tym względem jest argument no, prostszy, który takim fenomenem, jakim jest istnienie matematycznie wyrażalnych praw przyrody. To, że my przyrodę rozpoznajemy przez matematycznie wyrażalne prawa, no to oznacza, czy oznacza, że ja mam już 4 minuty tylko? O, to nawet nie wiedziałem, że tak to szybko poszło, proszę bardzo. Dobrze, to teraz tylko, ale ja zaczynałem 18 po. To coś się z tym zegarkiem musiało stać, bo specjalnie spojrzałem na zegarek przedtem. Ja z czasem siedziałem w ręce cały czas. Co, jaka była godzina na początku? Jeśli pan profesor sobie życzy, może wydać trochę czasu, ale wtedy będziemy musieli też kontrolować. No dobrze, nie, no to nie mam nic przeciwko, no tylko nie spojrzałem na zegarek, ale wydaje mi się, że było 18 po. Dobrze, no to będziemy. Więc krótko, że to, że są
przyroda jest opisywalna matematycznie. I uważa się, że trudno to pojąć, nie przyjmując umysłu, który tą przyrodę stworzył. Prawda? I oczywiście będą dyskusje również dotyczące takich fenomenów, jak istnienie religii powszechne, jak istnienie moralności, która nam coś bezwzględnie nakazują. To już są fenomeny dotyczące człowieka. Takich fenomenów jest kilkanaście. I teraz oczywiście spory mogą istnieć przy każdym. Moja koncepcja jest taka, żeby nie podejść do sprawy bardziej generalnie i powiedzieć tak, że nawet jeżeli w tym czy owym fenomenie możemy się spierać, kto lepiej wyjaśnia, czy teista, czy nie teista, to jedno jest pewne, że hipoteza teistyczna wyjaśnia tych te kilkanaście fenomenów zbiorczo. Natomiast tak się składa, że ten, kto nie uznaje istnienia Boga, dla każdego z nich musi podać jakieś inne wyjaśnienie. Chyba że tą swoją hipotezę wyjaśniającą szalenie komplikuje. Ale jeżeli tego nie robi, to hipoteza teistyczna ma ten walor, że zbiorczo wyjaśnia te kilkanaście fenomenów i dzięki temu mamy spełnione trzy cechy nauki. To znaczy, po pierwsze, ma hipoteza teistyczna walor eksplanacyjny, sporo fenomenów nam wyjaśnia, o filozoficznym znaczeniu, oczywiście od razu to mówię, o filozoficznym znaczeniu, to nie chodzi nam o nauki szczegółowe. Po drugie, ona ma fenomen, ma walory prewidencyjne, to znaczy prewidystyczne, to znaczy umie przewidzieć, co będzie w związku z tym swoim wyjaśnieniem. No i po trzecie, walory unifikacyjne. To jest szalenie bardzo ważne, żeby dana teoria lub hipoteza miała walory unifikacyjne, czyli unifikowała nam pewną wiedzę. Tu chodzi o wiedzę filozoficzną. To tyle, to miał być wstęp, no ale równie krótko omówię ten właściwy argument w takim razie. Tylko pozwolą Państwo łyk wody. I teraz jeśli chodzi o ten, którego ja bym bronił najbardziej. Proszę Państwa, w moim sformułowaniu szłoby to mniej więcej w ten sposób. Otóż wielkie pytanie Leibnica, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, można by uprościć i sprowadzić do pytania, dlaczego po prostu istnieje świat fizyczny, wraz z wszystkim to, co się w tym świecie znajduje oraz nabudowuje, czy w związku również z ludźmi, nawet jeżeli ludzie swoim umysłem przerastają świat fizyczny. Dlaczego to w ogóle istnieje? I tak naprawdę tych odpowiedzi byłoby dużo, ale po takiej spokojnej refleksji dałoby się zredukować do trzech. I nazwijmy je tak w uproszczeniu. Ateizm mówi, że świat istnieje i to wszystko istnieje po prostu. I nie trzeba go wyjaśniać. Po prostu jest. To jest słynne sformułowanie Russella. Świat istnieje i to wszystko. Druga hipoteza wielka, czy wielka opcja metafizyczna, to jest panteizm, który mówi, świat istnieje, ponieważ w sobie ma rację swojego istnienia. Świat z natury swojej jest samowystarczalny i konieczny. Nie mogłoby go nie być. I trzecia wielka opcja metafizyczna to jest właśnie ostateczności teizm. To mówi, że istnieje coś w sobie samowystarczalne, dzięki któremu istnieje świat. Teraz cała dalsza analiza to polega na rozważeniu tych wszystkich trzech możliwości. Oczywiście rozważamy je pod kątem przede wszystkim tych intuicji wyjściowych, które posiadamy. Intuicja racjonalności, która mówi nam, że powinniśmy zawsze szukać wyjaśnienia, sugeruje odrzucenie pierwszej możliwości. I realnie rzecz biorąc, taki radykalny ateizm jest rzeczą rzadką. Radykalny ateizm, który mówi, że po prostu tak se świat powstał z niczego. No, narusza jakąś starą parmenidesowską zasadę, że z ex nihilo nihil fit, z niczego nic nie powstaje. To jest niemożliwe. Byli tacy filozofowie, czy możemy dyskutować, ale zasadniczo narusza tą intuicję racjonalności. Dlatego w historii filozofii ta opcja jest dosyć rzadka. Bardzo częstą jest opcja panteistyczna w różnych postaciach. W różnych postaciach. Ci Państwo, co historię filozofii studiowali, widzieli, że tego panteizmu w historii filozofii jest dużo, pod różnymi zresztą nazwami. To jest wielka opcja.
panteizm, prawda? Świat w jakiejś postaci jest absolutem. Natomiast dlaczego ja nie zgadzam się z panteizmem? Uważam, że wszystkie elementy tworzące świat są niekonieczne i są zależnione od czegoś innego. I to jest główny element mojej odpowiedzi. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby świat istniał z konieczności, a wszystko, co go stanowiło, nie mogło, mogło nie istnieć, czyli było przygodne. To jest coś takiego, jakbyśmy mieli kartkę, która jest cała biała, a jednocześnie składa się z samych czerwonych kropek. I nie mogę sobie takiej sytuacji wyobrazić i dlatego tę opcję odrzucam, czy uważam, że musi istnieć absolut transcendentny. Teraz jest kwestia drugiego etapu rozważań, jakie on ma cechy. I to jest rzeczywiście problem, ale krótko. Po pierwsze, to będzie byt doskonały, ponieważ skoro on jest samowystarczalny, on niczego do swojego istnienia nie potrzebuje. To pociąga jego doskonałość. On, istnienie jakiekolwiek jest, cokolwiek istnieje, pochodzi od niego. Więc pierwsza cecha to jest doskonałość. Drugą cechą to będzie jedyność w tym sensie, że nie da się pomyśleć dwóch bytów nieuwarunkowanych, niezależnych od czegokolwiek. Ponieważ jeżeli one są dwa, powstaje możliwość ich wzajemnego warunkowania w istnieniu i w działaniu. Po trzecie, będzie on również osobą. I dlaczego osobą? Otóż jest wiele argumentów, ale odgraniczę się tutaj krótko do dwóch. Jeden, no to właśnie z doskonałości. Jeżeli jest doskonały, a w naszych intuicjach osoba, bycie osobą jest doskonałością, więc musi być osobą. Ale drugi argument brzmi w ten sposób, że jedyną analogię bytu niezależnego, bytu działającego z siebie, bytu nieuwarunkowanego, jaką mamy, jedyną analogię, słabą, ale jednak analogię, to jest nasza wolność. Czyli trudno pojąć ten byt inaczej niż jako byt wolny. No ale byt wolny to jest właśnie byt osobowy. I ostatnia cecha, którą chciałem tutaj podkreślić, to jest to, że to jest byt godny czci. W tym sensie jest godny czci, że wszystko, co istnieje, pochodzi od niego. To znaczy, my mu zawdzięczamy istnienie. I w tym sensie, co najmniej w tym sensie jest godny czci. I to w naturalnych też intuicjach ludzi rodziło zawsze religię. Religia wyrastała z poczucia zależności od siły wyższej, tylko różnie identyfikowano tą siłę wyższą, często jako jakiś element świata lub właśnie jako świat w całości. Oczyszczona refleksja identyfikuje ten byt, od którego zależymy, z transcendentną, jedyną, doskonałą osobą. Mało o niej wiemy i dlatego szukamy odpowiedzią na możemy domniemywać, że skoro to jest osoba doskonała, w tej niejasności poznawczej, w sytuacji zła, które jest w świecie, a pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, o złu, bo to jest problem tutaj szalony, prawda, to człowiek potrzebuje pomocy, więc tego powinniśmy się spodziewać, że będzie coś takiego jak religia i objawienie i ona historycznie jest i tylko powstaje właśnie problem, którą z nich wybrać, no ale wybieramy właśnie religię na podstawie spójności z tą wiedzą, którą posiadamy, także wiedzą metafizyczną, o której mówiłem, ale także z naszym zaufaniem lub rozpoznaniem jakiegoś autorytetu i z naszymi doświadczeniami. Także ewentualnie, prawdopodobnie ten wątek będzie też poruszony z tym, czy ta religia wnosi coś pozytywnego do naszego życia. I rzeczywiście ja uważam, że taką religią jest chrześcijaństwo. To może tyle, że nie przedłużać. Problemu zła na razie nie poruszam, bo domyślam się, on będzie poruszony, ale jak już zostanie poruszony, to będziemy do niego nawiązać. Jeszcze raz dziękuję, przepraszam, jeżeli tutaj, ale mam nadzieję, że się Państwo nie nudzili przynajmniej. No to dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam, bo może jakoś źle spojrzałem na ten. Dziękuję za prezentację argumentów panu profesorowi Jackowi Wojciechowi. Z powodu tego, że pan profesor dostał troszkę więcej czasu, dokładnie było to 5 minut 30 sekund, to myślę, że jego jego przeciwnikowie w dyskusji też mogą taki sam czas. Nie no, trzeba. Także pan profesor też się zgadza, także myślę,
Witam Państwa serdecznie. Również bardzo dziękuję w pierwszej kolejności gospodarzom miejsca, którzy nas tutaj przygarnęli życzliwie, władzom i pracownikom Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję wydawnictwu Akademikon, dziękuję Patrykowi Bergerowi, którego praca sprawiła, że to nasze spotkanie jest dzisiaj możliwe. No i przede wszystkim dziękuję panu profesorowi za przyjęcie zaproszenia do tej debaty. Szanowni Państwo, na potrzeby tej debaty definicję pojęć przyjmuję za panem profesorem i w ogóle moje wystąpienie proszę rozumieć jako odpowiedź na teizm, który jest przez pana profesora reprezentowany. Moim zadaniem dopiero w drugiej części debaty będzie odniesienie się do argumentów pana profesora i wykazanie wołających o pomstę do nieba słabości argumentacji teistycznej będzie właśnie moim zadaniem w drugiej części. W tym wystąpieniu wstępnym chciałem Państwu, proponuję Państwu, abyśmy kwestię istnienia Boga rozpatrzyli z punktu widzenia doświadczeń wspólnych nam wszystkim, łatwo dostępnych dla każdego z nas. Mianowicie są ludzie, którzy w Boga wierzą, starają się propagować tę wiarę, a nawet usiłują udowodnić jego istnienie. Dlaczego? Być może dlatego, że ten Bóg rzeczywiście istnieje, ale to nie jest jedyne wyjaśnienie. Być może Bóg jest jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni, wrażliwości i intelektu. Myślę, że tak właśnie jest, że Bóg jest jedynie ludzkim wymysłem, a moja argumentacja będzie oparta na dwóch stosunkowo łatwo dla wszystkich weryfikowalnych przesłankach. Ludzie mieli liczne i silne potrzeby i motywy, żeby Boga wymyślić, a Bóg znakomicie nadaje się jako odpowiedź na te potrzeby i motywy. W socjologii religii wyróżnia się dwie główne potrzeby, które skłaniają ludzi do zwracania się do istot nadprzyrodzonych. Tak zwana potrzeba zbawienia za Maxem Weberem, rozumiana jest jako nadzieja wyzwolenia od najbardziej palących problemów, takich jak śmierć, choroba, głód, katastrofy naturalne i tym podobne. I tak zwana potrzeba teodycei, według Johna Miltona Ingera, to potrzeba wyjaśnienia świata takiego, jakim jest, zdobycia odpowiedzi na fundamentalne pytania, na przykład właśnie o pochodzenie świata i człowieka. Tutaj pan profesor wymienił właśnie kilkanaście takich fundamentalnych fenomenów świata, które domagają się, czy można oczekiwać, można poszukiwać wyjaśnień, że takie właśnie są. No i oczywiście odpowiedzi na ostateczne problemy egzystencjalne, znaczenia życia i śmierci, istnienia zła i cierpienia, zawartości, uzasadnienia norm moralnych. Z tych potrzeb zdają sobie doskonale sprawę propagatorzy wiary w Boga i zaczynają swoje utwory perswazyjne, na przykład tak. Prędzej czy później niemal każdy zaczyna się zastanawiać nad sensem życia. Od zarania dziejów zastanawiamy się nad sobą, nad swym miejscem we wszechświecie. Kim jesteśmy? Po co żyjemy? Dokąd zmierzamy? Czy z chwilą śmierci rzeczywiście wszystko się kończy? Były prezydent USA Jimmy Carter oświadczył, gromadzenie dóbr materialnych nie może wypełnić pustki w niepewnym i bezsensownym życiu. Elie Wiesel zauważył, po co tu jesteśmy? Oto najważniejsze pytanie, przed jakim staje człowiek. Znany apologeta, a zarazem akademicki filozof religii, cytowany również przez pana profesora, dr William Lane Craig, napisał m.in. taki esej pod tytułem Absurd życia bez Boga. Jego streszczenie jest jednozdaniowe. Dlaczego w ramach ateizmu życie nie ma znaczenia, wartości ani celu i dlaczego niemożliwym jest tak żyć? I twierdzi w nim następujące rzeczy. Jeżeli nie ma Boga, życie jest pozbawione sensu. Człowiek i wszechświat nie mają sensu. W świecie bez Boga nie może być obiektywnego dobra i zła, tylko kulturowo i osobiście relatywne, subiektywne opinie. To oznacza, że niemożliwe jest potępienie wojen, opresji albo przestępstw jako złych. Oto rzeczywistość w świecie bez Boga. Nie ma nadziei, nie ma celu. Jeżeli nie ma Boga, nasze życie jakościowo nie różni się od życia psa. Jeżeli Bóg nie istnieje, jesteś tylko poronionym płodem natury, wrzuconym w bezcelowy wszechświat, abyś wiódł bezcelowe życie. Proszę Państwa, proszę zauważyć, jak wysoka tu jest stawka kwestii istnienia Boga. Ateiści argumentują tak, potrzebujemy sensu, potrzebujemy moralności, potrzebujemy celu. Potrzebujemy Boga, bo w przeciwnym razie ani niczego nie wiemy o świecie, ani nie wiemy jak żyć, ani nie mamy po co żyć.
Proszę zauważyć, w jaki sposób to rozumowanie przemawia przeciwko istnieniu Boga. Ponieważ wiemy, że ludzie są skłonni zrobić bardzo wiele w obronie swojego życia i godności. Jeżeli Bóg jest tak bardzo potrzebny do życia, jeżeli nie da się bez Niego sensownie żyć, jeżeli Bóg jest tak bardzo potrzebny, aby myśleć o sobie i drugim człowieku z podstawowym poczuciem godności, to ludzie w swoim sercu tego Boga znajdą, niezależnie od tego, czy On rzeczywiście istnieje, czy nie. Jeżeli dzisiaj wielu ludzi z tych powodów wierzy w Boga, to wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że kiedy nie było jeszcze gotowych tradycji, ktoś z tego powodu w Boga uwierzył, to znaczy Boga wymyślił i tradycję zapoczątkował. Teiści fałszywie obiecują podstawę dla moralności pozbawioną znamion ludzkiej nędzy poznawczej. Na przykład Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor pisze tak. Człowiek, który chce zrozumieć siebie, nie wedle jakichś doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem i niepewnością przybliżyć się do Chrystusa. To Chrystus naucza prawdy o tym, co jest dobrem, a co złem. Tylko Bóg może odpowiedzieć na pytanie o dobro. Profesor Wojtysiak w swoim artykule „Czy normy etyczne są przykazaniami?” rozumuje tak, proszę posłuchać. Popularność etyki teistycznej będzie rosnąć. Relatywizm zbyt daje się we znaki i utrudnia życie. Ludzie potrzebują bezwzględnych norm oraz ich prostego i ostatecznego ufundowania. Potrzebują Bożych przykazań. Jest to najlepsze antidotum na przerażający dla ludzi relatywizm. Jeżeli Boga nie ma, wszystko jest dozwolone. Jeżeli więc nie wszystko jest dozwolone, to Bóg jest. Kto chce żyć tak, jakby istniały powszechne i obiektywne normy moralne, musi żyć tak, jakby istniał Bóg. Aby przezwyciężyć relatywizm, najlepiej uwierzyć w Boga. Wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że ktoś przeprowadził właśnie takie rozumowanie, kiedy jeszcze nie było gotowych tradycji wiary w Boga. Ktoś taki właśnie z tych powodów w Boga uwierzył, to znaczy Boga wymyślił i tradycję zapoczątkował. W książce Bóg nie jest wielki, Christopher Hitchens w rozdziale „Tonący brzytwy się chwyta, ostateczny argument” napisał: ale czyż nie jest prawdą, że reżimy ateistyczne dopuściły się zbrodni, które są gorsze od inkwizycji, wypraw krzyżowych i islamskich podbojów? Reżimy Hitlera i Stalina, czyż nie pokazują nam z porażającą klarownością, do czego może dojść, gdy człowiek uzurpuje sobie rolę Boga? Maksyma jednego z bohaterów Dostojewskiego, jeśli Boga nie ma, to nie ma moralności, zrozumiale przemawia do tych, którzy spoglądają wstecz na XX wiek. Rozmawiając z przyjaciółmi, dochodzę do wniosku, że ten argument jest najczęściej wysuwany przez ludzi wierzących. Najświeższy przykład. Miesiąc temu, 8 kwietnia 2019 roku, arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział tak. Za relatywizmem idzie konieczność samorealizacji, nie patrząc na koszty, jakie ponoszą inne osoby. Moje dopowiedzenie ustami Dostojewskiego, że jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Doświadczenie XX wieku pokazuje, jak bardzo człowiekowi i całym społeczeństwom jest potrzebny Bóg jako fundament transcendentny ładu moralnego, etycznego i prawnego. Niech moc tego przykładu będzie wzmocniona faktem, że link do wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego dostałem od znajomej osoby, której zależy, żebym uwierzył w Boga. I to miał być argument dla mnie, żeby w Boga uwierzyć. Użyteczność Boga dla moralności życia społecznego znana jest od zarania cywilizacji. Logika tu jest bardzo prosta. Państwo i społeczeństwo musi mieć podstawy moralne. Jak jednak przekonać ludzi, aby zachowywali się we właściwy sposób? Przy pomocy wszechobecnej przemocy policyjnej to metoda brutalna, kosztowna i irytująca. Ale jeżeli Bóg jest prawodawcą, obserwuje każdy uczynek i może wymierzyć karę, ludzie będą się z nim liczyć w swoim zachowaniu. Zauważmy, że Bóg społecznie użyteczny musiałby posiadać pewne konkretne atrybuty i akurat to są te atrybuty, o których mówią klasyczni teiści. Proszę posłuchać wybranych fragmentów z drugiej księgi państwa Platona, jak Adeimantes i Glaukon demaskują proces wymyślania Boga. Oto dbać trzeba, żeby to, co dzieciom w uszy wpada, żeby to były mity ułożone pięknie i budująco. A prawda, że Bóg jest dobry i tak trzeba mówić? Zatem dobrych rzeczy nikomu innemu nie zawdzięczamy, a dla złych trzeba szukać jakiejś innej przyczyny, tylko nie Boga.
Zatem nie należy tego przyjmować, że dla nas Bóg i zła, i dobra jest szafarzem. Więc jeżeli by ktoś opracowywał tematy w tym rodzaju, to albo mu nie pozwolić mówić, że to robota Boga, albo jeśli to robota Boga, to wymyślić mu po prostu jakiś sens, tak jak my go w tej chwili szukamy, i powiedzieć, że Bóg postępował sprawiedliwie i dobrze, a ludzie ci zyskali przez to, że ich kara spotkała. Gdyby ktoś mówił, że Bóg stał się dla kogoś przyczyną czegoś złego, to zwalczać go na wszelki sposób. Bóg jest prosty i prawdziwy w czynie i w słowie i ani się nie odmienia, ani drugich w błąd nie wprowadza. Kiedy ktoś przeciwne rzeczy mówi, nie pozwolimy nauczycielom, żeby go w szkole czytali z młodzieżą, jeżeli ma nam wyrósć bogobojna. W 2011 roku ukazały się wyniki eksperymentu, w którym brały udział dzieci między 5 a 9 rokiem życia. Zaproszono je do trudnego zadania wymagającego przestrzegania pewnych reguł. Dzieci miały wykonywać zadanie pod nieobecność eksperymentatora, ale części grup dzieci powiedziano, że eksperymentator wychodzi, ale zostaje z wami w pokoju niewidzialna księżniczka, która patrzy na wszystko, co robicie. W jednym z filmów dokumentalnych jeden z autorów eksperymentu, Jesse Bering, opowiada: po przebadaniu setek dzieci wyniki są zawsze takie same. Dzieci, którym powiedziano, że nie zostają same w pokoju, tylko zostaje z nimi niewidzialna księżniczka, istotnie mniej częściej łamią reguły. Wszystko widzące, wszechwiedzące, wszechmocne, interwencjonistyczne, moralistyczne bóstwo pomaga sterować ludźmi w kierunku dobrego zachowania. Ponadto wiara w Boga daje jednym ludziom władzę nad drugimi. Jeżeli ktoś wystarczająco wiarygodnie ucharakteryzuje się na reprezentanta Boga i będzie występować w jego imieniu i w jego autorytecie, może czerpać z tego realne korzyści. I znów, jeśli taki ktoś będzie zmotywowany, aby propagować we własnym interesie wiarę w Boga, bo ona, ta wiara w Boga u ludzi zapewnia mu tę pozycję społeczną i władzę, niezależnie od tego, czy Bóg rzeczywiście istnieje, czy nie. Jak zauważył Adam Smith w Bogactwie Narodów, kler panującej i majętnej religii często zmienia się w ludzi wykształconych i eleganckich, którzy posiadają wszystkie cnoty dżentelmena. Wreszcie, propagatorzy wiary w Boga mają ofertę dla władców politycznych, którzy stają przed problemem legitymizacji. W historii ludzkości dominowało religijne uzasadnienie władzy. Król albo sam był Bogiem, albo był namaszczony przez Boga, czyli przez właśnie tych jego rzekomych reprezentantów. I nie jest to kwestia odległej przeszłości, kiedy władcy z Bożej łaski potrzebowali aprobaty papieży. Któż z wierzących katolików nie słyszał i nie pamięta, kiedy Jan Paweł II w 1999 roku w Sejmie dziękował Bogu za obecny kształt polskich przemian, a w 2003 roku, jakże o tym nie wspomnieć, w Lublinie, hasło od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej miało być wskazówką, jak głosować w referendum akcesyjnym. Ludzie mają zatem liczne i silne motywacje, aby wymyśleć istnienie Boga i propagować myśl o jego istnieniu, niezależnie od tego, ile w tym prawdy. Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg tak dobrze sprawdza się w rolach, do których go wymyślono? Pan profesor powiedział: hipoteza teistyczna ma ten walor, że zbiorczo wyjaśnia bardzo wiele. Zauważmy przewartościowanie wszystkich wartości dotyczących poznania, na które pozwalają sobie filozofowie zajmujący się istnieniem i atrybutami Boga. Pan profesor powiedział, że hipoteza teistyczna ma cele zgodne z celami wartościowanymi pozytywnie, ma cechy zgodne z cechami wartościowanymi pozytywnie w poznaniu naukowym. Otóż wydaje mi się, że jest dokładnie na odwrót. W poznaniu potocznym do najważniejszych problemów należą brak możliwości sprawdzenia naszych przypuszczeń i mała znajomość konkretnych szczegółów dotyczących przedmiotu zainteresowania. Właśnie dlatego w nauce wartościami są maksymalna możliwa testowalność hipotez i maksymalna możliwa ścisłość definicji i operacjonalizacji. Tymczasem filozofowie teiści dopuszczają się w pierwszej kolejności niesprawdzalności. Czy dopuszczają tę niesprawdzalność? Profesor Adam Grobler w swojej metodologii nauk w podrozdziale Motywy falsyfikacjonizmu relacjonuje, iż właściwą metodą nauki według Popera jest zasada krytycyzmu. Hipotezy powinny być śmiałe, to znaczy nie tylko możliwe do obalenia, ale wręcz mocno narażone na obalenie, ponieważ śmiała hipoteza, jeżeli jest fałszywa, szybciej od hipotez ostrożnych okaże się fałszywa i ustąpi miejsca.
Gdy zaś wytrzyma surowe i rzetelne, a nie tylko pozorowane próby jej obalenia, przyniesie zysk poznawczy o wiele znaczniejszy od hipotez ostrożnych. Proszę zauważyć, że w tym rozumieniu Bóg jest hipotezą doskonale ostrożną. Bóg jest hipotezą doskonale nienarażoną na obalenie. Ale zdaniem teistów, na przykład zdaniem profesora Wojtysiaka, trudno. Na przykład w artykule dla magazynu Filozofu i Natura Boga pan profesor oświadcza: brak empirycznego dostępu do transcendentnego Boga, dla wielu największa wada teizmu, jest dla mnie koniecznym kosztem przezwyciężenia niezadowalających koncepcji absolutu. I po drugie, teiści dopuszczają niekonkretność. Profesor Ireneusz Ziemiński w artykule dla Filozofu i Problem Boga pisze: główną trudnością w rozważaniu istnienia i natury Boga jest to, że używając słowa Bóg nie wiemy, o czym lub o kim mówimy. O nie, to nie jest trudność dla teistów, to jest ich główny atut. Już August Comte w rozważaniach o duchu filozofii pozytywnej zauważył: metafizyka postuluje byty czy uosobione abstrakcje. Historyczna doniosłość tych bytów wynika wprost z ich wieloznaczności. Ostatecznie w każdej sytuacji, kiedy tylko tego potrzebuje, teista może uciec się do takiego wszystko rozstrzygającego argumentu. Należy pamiętać, że Bóg zawsze pozostanie dla człowieka tajemnicą. Zawsze pozostanie Bogiem ukrytym, nieznanym, niepojętym. We Wprowadzeniu do chrześcijaństwa Józef Ratzinger pisze: jeżeli historia ludzkich i chrześcijańskich zmagań o Boga czegoś dowodzi, to tylko tego, że wszelka próba, aby Boga ująć w pojęcia, prowadzi do absurdu. Prawdziwie możemy o nim mówić tylko wtedy, gdy rezygnujemy z chęci rozumienia i stwierdzamy, że Boga nie da się pojąć. Ale zdaniem teistów, na przykład profesora Wojtysiaka, najwyraźniej to dobrze. W swoim eseju o tym, jak dowieść istnienia Boga, profesor analizuje m.in. jak pogodzić prostotę Boga z jego działaniem jako wolnej osoby. Przyznaje, że nie wiemy, jak to zrobić, ale zaraz dodaje, jak gdyby to było coś pozytywnego. Fakt ten jednak paradoksalnie upodabnia filozoficzne pojęcie absolutu jedni do religijnego pojęcia Boga, który zawiera moment tajemnicy. Ta dopuszczalna przez teistów niesprawdzalność i niekonkretność stanowią ogromną przewagę Boga nad innymi odpowiedziami na pytania fundamentalne. Ponieważ o Bogu nie można nic powiedzieć na pewno, to można o nim powiedzieć wszystko i nie ma żadnej możliwości sfalsyfikowania danej jego wersji. Ani teorie naukowe, ani konwencje społeczne, ani nic innego nie niesie w sobie takiego potencjału zastosowań oraz odporności na obalenie jak Bóg. I to jest źródło tajemnicy sukcesu Boga, o którym mówił pan profesor, że można go tak szeroko stosować. Oczywiście, że można, ponieważ nie ma żadnych cech innych niż te, które filozofowie teiści w pojęciu Boga umieścili. Nie ma żadnego kryterium, nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego sposobu rozstrzygnąć, jakie te cechy są, w związku z czym ten Bóg może przyjmować w kontekście każdego konkretnego zagadnienia dokładnie taką formę, która świetnie to zagadnienie wyjaśnia. Szanowni Państwo, w debacie na temat istnienia Boga w 2012 roku na Uniwersytecie w Oksfordzie ateista Michael Shermer mówił: często słyszy się, że nie można udowodnić nieistnienia czegoś, że ateiści nie potrafią udowodnić, że nie ma Boga. Ale można pokazać, że ludzie wymyślają bogów i wymyślają religię. Jest wiele historii tego rodzaju. Znane z psychologii błędy kognitywne, nadmierne stwierdzanie prawidłowości i sensów, nadmierne identyfikowanie wydarzeń jako skutków działań intencjonalnych podmiotów, nadawanie cech świadomych, intencjonalnych podmiotów zwierzętom, a nawet siłom i rzeczom, instytucjonalizacja religii jako narzędzia kontroli zachowań w społeczeństwach, asymilacja religii jako elementu tożsamości grupowych i kulturowych, równie silna wiara ludzi w religie, które są wzajemnie sprzeczne, zrozumiała zależność treści mitów od czynników geograficznych, historycznych, społecznych i politycznych, antropologia religii, socjologia religii, psychologia religii. Wiemy, jak to się dzieje aż do poziomu neurologii religii. Wiemy, że ludzie wymyślają te rzeczy. Nawet dla was wierzących jest oczywiste, że ci wszyscy inni bogowie, oprócz tego, w którego ty akurat wierzysz, są wymyśleni. Ludzie mieli liczne i silne powody i motywy, aby wymyśleć Boga, i Bóg znakomicie nadaje się do tego, żeby być odpowiedzią na te potrzeby i motywy. Dlatego mnie się wydaje, że Bóg jest właśnie tym ludzkim wymysłem, ludzką odpowiedzią na pytania,
które ludzie albo napotkali w świecie, albo które sami postawili. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za argumenty pana Karola Fiałkowskiego. Teraz zapraszam pana profesora Jacka Wojtysiaka do 10-minutowej dyskusji z argumentami pana Karola. Dziękuję. Zanim do tych głównych wątków, to tylko taka prośba, żebyśmy pominęli te niepotrzebne wstawki personalne, tak, bo to nie są potrzebne. Arcybiskup Jędraszewski, tak na marginesie, to jest najwybitniejszy w Polsce znawca Sartra. I warto też poczytać, ateiście też to się przyda, tak na marginesie. To jest wybitny filozof. I tam niektóre wstawki nie są potrzebne do tej dyskusji, bo dyskusja jest na temat istnienia Boga, a nie roli Kościoła na przykład. Co do cytatów, to bardzo się cieszę, że to pan dotarł do tych tekstów w internecie moich. Od razu, jeśli chodzi o ten tekst poświęcony moralności, moralność a Bóg, to pan zacytował zakończenie, w którym rzeczywiście ja w zakończeniu, na końcu poruszam aspekt egzystencjalny, praktyczny problematyki. Natomiast wcześniej jest czysto filozoficzny argument z moralności na rzecz istnienia Boga. To są dwie różne sprawy. W tym tekście jest jedno i drugie. No, my jesteśmy ludźmi z krwi i kości, więc mamy też i motywy, więc o jednym i drugim trzeba by powiedzieć. Ale jeżeli już mówimy, no to trzeba powiedzieć, że tam też był jakiś argument. No i albo ma fałszywe przesłanki, albo wniosek nie wynika z przesłanek, więc trzeba by o tym powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o już kwestie merytoryczne, to tu są zasadniczo dwie kwestie istotne. Pierwsza kwestia to jest rozróżnienie między motywami a racjami. To jest pierwsza sprawa. Większość pana wystąpienia skupiła się na motywach. Jakie ludzie mają motywy, żeby wierzyć? I możemy również mówić o motywach, jakie mają ludzie motywy, żeby nie wierzyć, jakie mają motywy, żeby jeść kurczaka i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne rzeczy, możemy tutaj rozpatrywać. Natomiast to, że ktoś ma motyw do zrobienia czegoś, czy do posiadania pewnych przekonań, że one są mu jakoś potrzebne, to z tego nie wynika, że twierdzenie odpowiadające temu motywowi jest fałszywe. To są dwie różne sprawy. Może być tak, że ja mam motyw, żeby wierzyć, że tutaj jest woda i jednocześnie to jest zdaniem prawdziwym, że jest woda, o czym możemy się zaraz przekonać. Oczywiście mogę puścić butelkę w obieg, ale mam ją tylko jedną, więc jestem wrażliwy, bo nasze systemy bakteryjne będą się może różnić. Więc chodzi o to, no to jest banalny przykład, że tu nie ma sprzeczności między jednym i drugim. My dyskutujemy na temat, czy zdanie Bóg istnieje, jest dobrze uzasadnione. I tyle. Że są motywy, to się bardzo cieszę, że pan na użytek tej dyskusji powiedział coś, czemu przeczył w innych swoich tam wypowiedziach internetowych. Właśnie pan mówił, że nie chce pan, żeby Bóg istniał, że to zły Bóg, że strasznie by było, prawda? Okazuje się, że jednak pan chce, żeby istniał, że z tego wynika. No tak, bo pan powiedział, ile on nam daje, nie? Ile daje, no dzięki temu mamy moralność. No masę rzeczy pan wyliczył i się z tym naprawdę zgadzam. Ale to jest co innego niż kwestia uzasadnienia zdania Bóg istnieje. Podobnie na przykład z elektronami, też ich nie widzimy. Ja mam naprawdę motyw, żeby wierzyć, że tutaj te elektrony przepływają, żeby było światło po prostu. No. I to jest mój motyw, a jednocześnie to jest zdanie prawdziwe. I teraz, proszę państwa, druga kwestia, rzeczywiście bardzo trudna, to jest kwestia empirycznej testowalności istnienia Boga. To znaczy kwestia jest taka, że pan powiedział, że to jest taka hipoteza, która nie spełnia, nie da się poddać dyskusji, to znaczy nie da się przeprowadzić procedury obalającej. Właśnie pan ją przeprowadzał przed chwilą. No pan ją przeprowadzał, no to właśnie to żeśmy zobaczyli. No nie udało się, no ale ta procedura została tu rozpoczęta. No i to jest właśnie dobra teoria. No właśnie poddaje się ją procedurze testującej, chce się ją obalić, a ona trwa. No dobre teorie mają to do siebie, prawda? Więc
Pan potwierdził moją tezę, że jednak teza o istnieniu Boga właśnie podlega dyskusji. Problem jest oczywiście taki, że mamy różne typy testowalności. W przypadku problematyki istnienia Boga mamy do czynienia z bytem, który nie jest członem świata. Jeżeli Bóg nie jest członem świata, nie może być testowalny w sensie ścisłym sensie empirycznym. Jeżeli dopuszczamy rozważanie metafizyczne i tylko na bazie takiego rozważania możemy tą problematykę sensownie postawić, no to wtedy po prostu przeprowadzamy to rozumowanie, które ja zrobiłem. Danymi jest to, że świat jest. I danymi jest to, że w świecie obowiązują zasady, tak jak zasada przyczynowości, która przekłada się, że traktujemy świat jako posiadający rację, prawda? Danymi jest to, że wszystko, w czym świecie się znajduje, jest przygodne, że jest różnorako uwarunkowane. I to są quasi-empiryczne dane, które rozpatruję i starałem się pokazać, że nie da się ich wyjaśnić bez odwołania do przedmiotu, który jest poza światem, a tym samym on jest transempiryczny. I oczywiście, jeżeli pan, a było w dziejach filozofii nieraz, przynajmniej od czasu koła wiedeńskiego, jeżeli my przyjmujemy tylko empiryczne kryterium sensu, okej, sprawa jest załatwiona. Czy pewne problemy nie można postawić, tylko pan nie może wtedy konsekwentnie powiedzieć, że Boga nie ma, czy to jest jakiś głupi wymysł, tylko trzeba powiedzieć, że tego się problemu w ogóle nie da postawić. W ogóle tu nie mamy o czym dyskutować. Nie jest to formułowane w języku empirycznym. Ale jeżeli jednak dopuszczamy jakiś inny język, szerszy, bardziej abstrakcyjny, to możemy to zrobić. No, pewna analogia jest w matematyce. No. Jest pewna analogia w matematyce. Tam odkrywamy przedmioty nieempiryczne. To jest żmudna praca, przeprowadzanie żmudnych operacji, w wyniku których dochodzimy do istnienia pewnych przedmiotów, które nie są w tym świecie. I to jeszcze są bardzo dziwaczne przedmioty, bardzo dziwaczne zbiory, nieskończone zbiory. W ogóle nie wiadomo, jak to by się w ogóle mogło zaistnieć w świecie, czy coś takiego, prawda? Więc chodzi mi tylko o to, że jeżeli ograniczamy się do warstwy empirycznej, w ogóle problematyki Boga nie możemy postawić. Jeżeli jednak rozszerzamy nasz sposób myślenia, nasz sposób rozumowania, no to dochodzimy do tych rozumowań, które ja przed chwilą przedstawiłem, no ale nie znalazłem tutaj żadnego istotnego kontrargumentu. To nie była dyskusja z konkretnymi argumentami, tylko taka metadyskusja, że o tym się nie da dyskutować, że bardzo w sposób nie wiadomo, o czym my dyskutujemy i tak dalej. Natomiast jeszcze ten zarzut już ostatni, że pojęcie Boga jest niejasne. No, zostało jasno powiedziane. No. Przy pewnych koncepcjach metafizycznych Bóg jest to byt doskonały i operacjonalizujemy to przez trzy cechy. Wszechmoc, wszechwiedza, absolutna dobroć. W innym typie metafizyki mówimy, definiujemy Boga jako byt absolutnie samowystarczalny, czyli niezależny od czegokolwiek, istniejący sam z siebie i wszystko, co pozostałe, jest od tego zależne. Przy pewnym typie abstrakcyjnej dyskusji to wystarczy, to są w miarę ścisłe określenia. Nie da się matematycznie tego zdefiniować, chociaż no, w przypadku dowodu ontologicznego Gödel quasi matematycznie to definiował. No. Także tu nie w tym leży problem. Czyli podsumowując te trzy wątki, musimy odróżniać motywy od uzasadnienia. Pan się skupiał na motywach, ja się skupiłem na uzasadnieniach, czyli żeśmy o czym innym kompletnie dyskutowali. W związku z tym to, że posiadam motyw, żeby wierzyć, że coś istnieje, z tego nie wynika, że nie mam dobrych racji, że to istnieje. I trzecia sprawa. Problematyka istnienia Boga, jeżeli zawężymy się do wąskiego języka empirystycznego, w ogóle się nie da postawić, a jeżeli ją stawiamy, no to musimy wejść na rozważania metafizyczne i przeprowadzić te rozumowania, które przeprowadziłem.
I w miarę ściśle na tych rozważaniach można Boga zdefiniować, w miarę ściśle i dojść do przekonania Jego istnienia. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi za krytykę argumentów. Teraz zapraszam na 10-minutową krytykę argumentów ze strony pana Karola. Czy pan profesor by mi pozwolił od razu się odnieść do tych uwag pana profesora? No, bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć od razu, znaczy na początek, żeby jakby tę sprawę mieć wyjaśnioną. Mój cytat z arcybiskupa Jędraszewskiego to nie był żaden przytyk osobisty, i rola, bo rola Kościoła i motywy, które kierują ludźmi Kościoła, są istotną częścią mojego argumentu. Dlatego zachowanie ludzi Kościoła, zarówno jeśli chodzi o produkcję intelektualną, jak i głoszenie pewnych tez w skali społecznej, był i jest istotnym elementem mojej argumentacji, a nie jest żadną wycieczką osobistą. Pan profesor oczywiście ma rację, że jeżeli ktoś ma dobre motywy do wiary w jakąś tezę, to z tego wcale nie wynika, że ta teza jest fałszywa. Jeżeli ktoś ma motywy, to wcale nie wynika, że nie ma racji, żeby. Oczywiście, że tak. Konstrukcja debaty jest taka, że jakby dopiero teraz przyszedł czas na to, żebym ja się zajął tymi racjami, które pan profesor przedstawił. Natomiast całe to wystąpienie ma taki charakter takiego rozumowania hume'owskiego. To znaczy, chciałbym zaproponować państwu porównanie dwóch możliwości odpowiedzi na pewne pytanie. To znaczy, pewni ludzie wierzą w Boga, mają do tego pewne motywy, mają do tego pewne racje. Nie wszystkim z nas te racje wydają się przekonujące. No i teraz za Hume'em można by zapytać, co jest bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w innych sferach życia. Czy te racje są dla części z nas nieprzekonujące, bo jest jakiś defekt poznawczy w nas, czy też te racje są dla nas nieprzekonujące, ponieważ one są nieprzekonujące, a ta teza o istnieniu Boga jest głoszona przez ludzi z innych powodów, właśnie ze względu na te motywy. I moim zdaniem ten prymat tych motywów wyjaśnia właśnie to, że ludzie w Boga wierzą. Nie udało mi się, podjąłem próbę, ale nie udało mi się obalić tezy o istnieniu Boga. Ja chciałem pokazać w tej mojej części metodologicznej tego wstępnego wystąpienia, że oczywiście nie mogło mi się udać udowodnić, że Boga nie ma. Bóg jest doskonale odporny na tego typu dowody. Oczywiście podałem pewne argumenty, ale w żaden sposób to nie mogły być argumenty rozstrzygające. I bardzo ważne, profesor powiedział, że właśnie przecież hipoteza Boga podlega dyskusji. No oczywiście, że podlega dyskusji, ale to jest zupełnie inny typ testowalności niż w naukach empirycznych. W naukach empirycznych operacjonalizujemy pojęcia i poddajemy je testowi empirycznemu. To jest coś istotnie różnego niż dyskusja. Pan profesor powiedział, no to należy uwzględnić dyskurs metafizyczny. Ale pan profesor bardzo dobrze wie, że nawet jeżeli się uwzględni dyskurs metafizyczny, to dalej nie ma sposobów rozstrzygnięcia kwestii istnienia Boga. Dalej pozostaje dyskusja, która jest nierozstrzygnięta. No i teraz właśnie chciałbym odnieść się do tych racji. Przedstawiwszy tę stronę zagadnienia, która mnie się wydaje decydująca, że te motywy, te pozaracjonalne motywy do głoszenia tezy o istnieniu Boga są tak silne, że moim zdaniem, tak mi się wydaje, przesądzają, że ludzie w Boga wierzą i Boga wymyślają, no to teraz chciałbym pokazać słabość oczywiście wybranych w tym czasie argumentów, tych racji właśnie. Odnosząc się do tej formy argumentu ontologicznego, które pan profesor podał, że jeżeli Bóg jest możliwy, to musi być możliwy w każdym z możliwym świecie, w związku z czym naszym również jest. Proszę zwrócić uwagę, że odpowiedź na pytanie, a skąd my to wiemy, że tak właśnie należy rozumieć istnienie Boga, czy możliwość istnienia Boga. Pan profesor powiedział, wiemy to na mocy drugiego, oprócz tajemnicy, bardzo potężnego argumentu teistów, z definicji. Otóż definiowanie nie jest poznaniem niczego. Prawda? To, że ja sobie coś zdefiniuję, oczywiście może odpowiadać rzeczywistości. Jeżeli ja sobie coś zdefiniowałem, to nie znaczy, że nie odpowiada, ale nie znaczy, że odpowiada. Po prostu nie ma żadnego związku między definicją a rzeczywistością.
Pan profesor, chciałem się odnieść do głównie do tego toku myślenia, który pan profesor przedstawił, że właśnie ten typ argumentacji pana profesora przekonuje, który jest zbudowany właśnie na tej intuicji racjonalności, czy na intuicji racji, czy na zasadzie racji, że ta zasada racjonalności obowiązuje bezwyjątkowo, że wszystko ma swoją rację, wszystko ma swoje wyjaśnienie, czy do wszystkiego należy szukać wyjaśnienia. Zawieszenie albo kwestionowanie naszych podstawowych intuicji poznawczych, takich jak ta, no nie jest przecież niczym wyjątkowym, bo pan profesor stawia sprawę w ten sposób, że przecież ta zasada obowiązuje, ona obowiązuje w naszym poznaniu, różne inne sfery rzeczywistości, dotykamy tą intuicją racji czy racjonalności, w związku z czym do kwestii kosmicznych, kosmologicznych, teologicznych w tych sferach ona też obowiązuje. Wcale niekoniecznie i zawieszanie nawet tak podstawowych intuicji poznawczych przecież nie jest niczym wyjątkowym. Prosty przykład znany na pewno wielu z Państwa, jak wiadomo w sprawie intuicji przyczynowości. David Hume na przykład w sformułowaniach Tatarkiewicza mówi tak, przecież doświadczenie informuje jedynie o następstwie faktów, a nie o tym, że jeden fakt wynika przyczynowo z drugiego. Jeśli nacisnąć spust strzelby, to rozlegnie się strzał, ale empirycznie stwierdzamy tylko, że strzał nastąpi po naciśnięciu spustu, nie że z niego przyczynowo wyniknął. Nie ma żadnego takiego rozumowania, które upoważniałoby do uznawania koniecznych związków przyczynowych. Poszukiwanie związków przyczynowych jest rzeczą przyzwyczajenia, jest instynktem, ale znów, przyzwyczajenie i instynkt nie jest poznaniem. Podstawa tego poczucia powszechnie obowiązującej przyczynowości nie jest obiektywna, ale subiektywna. Nie jest rozumowa, ale uczuciowa. Innymi słowy, po bliższej analizie intuicyjna zasada przyczynowości okazuje się być bezpodstawna nawet już w naszym naturalnym świecie. Tymczasem na przykład kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej zaczęła nam podpowiadać, że być może ta zasada przyczynowości nie obowiązuje. Na przykład fizyk dr Andrzej Dragan w wykładzie Mechanika kwantowa, zdrowy rozsądek, w takim popularnym wykładzie wielokrotnie powtarzanym, twierdzi tak. Mechanika kwantowa jest to teoria strasznie dziwna i kompletnie zmieniająca obraz świata, jaki mamy. Na przykład, jaka jest przyczyna, że jeden foton zachowuje się tak, a drugi inaczej? Mechanika kwantowa mówi, nie ma żadnej przyczyny. Fundamentalnie nic nie determinuje, jak ten foton się zachowa. Być może dokładnie tak samo jest z intuicją racji, czy z intuicją racjonalności. My mamy tę intuicję, ale to wcale nie oznacza, że ona powszechnie obowiązuje. Zresztą ludzie wierzący w Boga rozumieją i przyznają, że właśnie te nasze fundamentalne intuicje mogą zawodzić. I chciałbym zacytować nikogo innego, tylko Józefa Ratzingera, który dalej we wprowadzeniu do chrześcijaństwa w kontekście rozważań o Trójcy Świętej pisze tak, proszę posłuchać. Fizyka zdaje sobie dziś coraz bardziej sprawę, że danych nam rzeczywistości, jak struktura materii, nie możemy objąć w jednej formie doświadczenia, ani też wypowiedzieć w jednym sformułowaniu. Z każdej strony możemy widzieć tylko jeden aspekt, niesprowadzalny do innego. Jedno i drugie, na przykład strukturę korpuskularną i falową, musimy, nie mogąc znaleźć czegoś, co by ją obejmowało, rozpatrywać jako ujęcie wstępne do ogarnięcia całości, która nam jako całość nie jest dostępna ze względu na ograniczoność naszego ludzkiego punktu widzenia. Jak w fizyce mamy do czynienia ze skutkami ograniczoności naszego widzenia, tak w nieporównanie wyższym stopniu mamy z tym do czynienia w odniesieniu do Boga. Może sposób podejścia dzisiejszej fizyki będzie nam tu większą pomocą niż ta, którą mogła być filozofia Arystotelesa, pisze Józef Ratzinger, Benedykt XVI. Być może, jeżeli to ma zastosowanie do naszej intuicji przyczynowości, być może ma to zastosowanie do naszej intuicji racji. Zawieszenie tych intuicji albo pogodzenie się z ich lokalnością do świata makroskopowego nie jest zatem niczym nadzwyczajnym dla różnych ludzi, niezależnie od ich poglądów na istnienie Boga. Zatem przyjęcie za punkt wyjścia przez pana profesora, że zasada racji obowiązuje wszędzie, na wszystkich poziomach, łącznie z poziomem kosmologicznym, jest wyborem pana profesora spośród wielu możliwych punktów wyjścia. Mało tego, dysponujemy nawet pewnym ciekawym argumentem wyjaśnienia ewentualnej nieprzystawalności naszych intuicji do problemów
cząstek elementarnych i kosmosu jako całości. Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej nie ma żadnych podstaw przypuszczać, że nasze intuicje poznawcze będą przystawały, będą nadawać się do analizy problemów kosmologicznych. Nasze zmysły i nasze intuicje radzą sobie nieźle w ramach naszego środowiska makroskopowego, ale nie było żadnej presji selekcyjnej w procesie doboru naturalnego, żeby nasze intuicje przystawały do poziomów rzeczywistości, w których one nie powstawały. I znów to subtelne przeciwieństwo między nauką a filozofią klasyczną. Postęp we współczesnej fizyce zawdzięczamy właśnie tej odwadze zawieszenia tych narzucających się intuicji, jak intuicja przyczynowości i intuicja racji. A pan profesor postuluje, żeby je właśnie utrzymywać, jeśli chodzi o rozważania kosmologiczne czy teologiczne. Ale nawet gdyby świat wymagał tej racji, no to na zasadzie tego reżimu, który pan profesor w swojemu rozumowaniu sam narzucił, wydaje mi się, oczywiście to jest kwestia tutaj ograniczeń czasowych, ale z przeglądu publikacji pana profesora, wydaje mi się, że odrzucenie koncepcji zarówno uchylających pytanie o sensowność świata, jak i odrzucenie koncepcji panteistycznych jest niewystarczające ze strony pana profesora, bo przecież są koncepcje immanentystyczne racji świata, takie jak logos Heraklita, pneuma stoików, panteizm Spinozy i tak dalej. Są różne formy monizmu dalekowschodniego, które pan profesor najpierw musiałby satysfakcjonująco obalić, żeby następnie przejść do opcji, że absolut jest transcendentny. Zupełnie nie jest dla mnie jasne, dlaczego pan profesor odrzuca monizm w punkcie wyjścia, tylko proszę zwrócić uwagę, pan profesor od razu mówi o świecie, że on się składa bytowo z części. Tak? Twierdzi pan, że świat składa się z części, że to, co jest, to, co bytuje, to są części tego świata, odrębne bytowo, a nie świat jako całość. Nie rozumiem, na jakiej podstawie. Pan profesor wspomina w swoich publikacjach, że rzeczywiście drogą do absolutyzacji świata byłby monizm, ale tego monizmu pan nie przyjmuje, tylko uważa, że świat składa się z bytowo odrębnych części. Nie rozumiem, dlaczego do końca pan profesor to robi, na jakiej podstawie, a przecież to jest konieczne. Uchylenie monizmu, konkluzywne czy chociaż satysfakcjonujące, byłoby konieczne, żeby przejść do tych wyjaśnień absolutu, tych wyjaśnień istnienia świata, które wymagałyby absolutu transcendentnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej części debaty z kolei pan Karol Fiałkowski przekroczył czasu 2 minuty, jednakże nie wykorzystał wcześniej swoich 5 minut. W związku z tym pozostawiam naszym dyskutantom sposób rozstrzygnięcia tej kwestii. A teraz ogłoszę, że ta nasza jakże ognista argumenty debata zaogni się jeszcze bardziej, ponieważ jest czas na pytania wzajemne. Najpierw 10 minut. Czy obaj mówcy wyrażają zgodę? I w jaki sposób by taki zapomnie? Dobrze. Bardzo się cieszę, że wreszcie zaczęła się metafizyka, taka porządna metafizyka. Są różne opcje. Trzy kwestie się tu pojawiły i krótko się odniosę. Problem przyczynowości to od razu, skoro współorganizatorem jest filozofuj, informuję, że już w drukarni jest numer o przyczynowości i lada moment się ukaże. I zachęcam do przeczytania, tam te wszystkie skomplikowane kwestie się pojawią, prawda? To jest bardzo dobry, bardzo ciekawy numer i warto go poruszyć. I rzeczywiście kwestia przyczynowości jest bardzo trudna. No, pan akurat się opowiada za Hume'owską, no ale są neoarystotelesowskie koncepcje, są luisowskie koncepcje, no to więcej by tu trzeba dyskutować. Ja raz użyłem tego słowa przyczyna, ze względu na to, że ona jest w potocznym użyciu bardzo popularne, w swoich argumentach staram się ten problem uniknąć. Ja mówię po prostu o wyjaśnieniu.
wyjaśnieniu świata. Raczej nie używam słowa przyczyna, żeby nie wikłać się w te skomplikowane problemy, bo rzeczywiście musielibyśmy rozstrzygnąć, która koncepcja przyczynowości jest właściwa. I nie powiedziałbym, że jeżeli wyjaśnienie określimy jako poszukiwanie warunków koniecznych, nie wystarczających, tylko właśnie koniecznych, do tej pory najczęściej szukano warunków wystarczających. A jeżeli będziemy szukać warunków koniecznych zajścia pewnego zdarzenia, to zasadniczo w każdej dziedzinie nauki taką koncepcją wyjaśnienia się posługujemy. Nawet w fizyce kwantowej. Tam nie ma tak, że fizyk rezygnuje z podawania warunków koniecznych. On nie ma warunków wystarczających, ale warunki konieczne tam się pojawiają. Zresztą no, interpretacje tych poszczególnych fenomenów są bardzo dyskusyjne. No, jest kilka szkół na ten temat i są na ten temat różne poglądy. No, ja przyjmuję taką opcję, że jeżeli jest niezgoda wśród uczonych, to wybieram wyjaśnienie najbardziej intuicyjne. A przynajmniej co do tego jest zgoda, że możemy wyjaśniać w terminach warunków koniecznych. I w moim tym wywodzie Bóg będzie warunkiem koniecznym istnienia świata. I to mi wystarczy. Więc to wyjaśnienie tej kwestii, jeśli chodzi o przyczynowość. Co do monizmu. Świetne, no bardzo dobrze. Właśnie no, o to chodzi, że rzeczywiście alternatywą jest monizm. Alternatywą jest monizm. Ja mówiłem, to jest jakaś odmiana panteizmu. To są fascynujące systemy, czy to będą dalekowschodnie, czy to europejskie. Fascynujące systemy, prawda? Tylko musimy przemyśleć konsekwencje monizmu. Ja też w niektórych tekstach te konsekwencje poruszam. No, jedną z nich to musimy zgodzić się przy radykalnym takim krwistym monizmie, że wielość jest pozorem. No. Musimy się po prostu na to zgodzić. Musimy się zgodzić, że nasza indywidualność jest pozorem. Prawda? I to jest jednym z argumentów przeciwko monizmowi. To jest jeden argument przeciwko monizmowi. To jest właśnie to, że albo mówimy w kategoriach świata jako złożonych z pewnych części. Jeżeli tak, no one wszystkie są przygodne, no więc nie ma tu możliwości właśnie odwołujemy się do bytu koniecznego. A jak jednak chcemy to potraktować, jak tak pan sugeruje, że to nie jest byt, który nie ma części, czy to jest po prostu absolut, no to musimy te dane empiryczne o wielości, także naszej, potraktować jako pozór. No, teoretycznie to jest możliwe. No to teoretycznie jest możliwe, się zgadzam, no ale no, raczej byśmy takiej opcji nie przyjęli. Raczej pamiętajmy, że nauka się rozwijała, nie rozwijała się w cieniu monizmu. Raczej nauka się rozwijała właśnie dlatego, że zakładano pluralizm. Bo inaczej po prostu nie byłoby jak tu pracować. Nie? Owszem, dążono do unifikacji przyczyn, no to na pewno. Ale taki radykalny monizm metafizyczny nie jest dobrym sojusznikiem nauki i w ogóle naszego poznania. To jest druga sprawa, bardzo ciekawa. No to tu też by była odpowiedź na Heraklita czy coś takiego. To są czasami takie hybrydy metafizyczne, że są pośrednio między monizmem a jakimś transcendentalizmem, bo w tym sensie, że u stoików nie jest do końca jasne stosunek logosu do świata. No to już tam im niektórzy badacze mówią, że im później, tym bardziej ten logos im odlatywał, transcendował, że tak powiem, prawda? Na początku to się zlewało, później on coraz bardziej stawał, znaczy w ich mniemaniu był transcendentem, bo trudno im było cokolwiek wyjaśnić, jak to wszystko było stopione. Że jak ten logos się praktycznie nie różnił od materii, on miał się jakoś różnić od materii. I ostatnia sprawa, sprawa definicji z dowodu ontologicznego. To nie jest tak, że to jest taka zabawa, ja sobie zdefiniowałem i mi to wyszło. Owszem, to jest dyskusyjny argument, ale istota tego polega na czymś innym. W tej modelnej wersji, na przykład tu polecam wersję Stanisława Judyckiego, profesora Judyckiego, która ma inny charakter, no broni wersji Kartezjusza w swoisty sposób, prawda? Fascynujące to jest. Ale weźmy tą wersję najczęściej dzisiaj dyskutowaną, na przykład Nagasawa, niedawno u nas tu w Lublinie był. Mniej więcej gra się o to toczy o coś takiego,
że wyobraźmy sobie spektrum bytów możliwych. I na przykład umieśćmy krasnoludki. Załóżmy, że nie istnieją krasnoludki, ale są możliwe. I możemy podać jakiś zbiór własności krasnoludków. Małe są w czapeczkach i tak dalej. Ileś takich tych. No i obserwacyjnie nie mamy żadnych ani obserwacyjnych, ani metafizycznych racji, żeby przyjąć ich istnienie w naszym świecie, ale możemy przyjąć, że one są możliwe. I gra ta polega w tym argumencie na tym, że różne możemy sobie takie typy bytów wymyślać, które nie istnieją w naszym świecie, a są możliwe. Natomiast jeżeli pomyślimy o takim możliwym bycie jak Bóg, czyli wszechmogącym, wszechwiedzącym i absolutnie dobrym, to jeżeli on jest możliwy, to on musi istnieć we wszystkich możliwych światach. Inaczej nie spełnia tych warunków. To nie jest taka dowolna gra, bo właśnie chodzi o to, że inne korelaty definicji tego przedmiotów definiowanych jako możliwych tego nie spełniają. Oczywiście możemy dalej dyskutować, a wszystko już dalej to się toczy. To już jak pan chce ścisłości, to są specjaliści w Polsce, logicy modalnej. To wszystko jest dalej zrobione w systemie S5 i to logicznie działa. Oczywiście, czy te intuicje modalne na początku, te aksjomaty modalne są prawdziwe? No, intuicje modalne są bardzo trudne, ja się z tym zgadzam. Ale jeżeli to zaakceptujemy, to ten argument naprawdę gra. Więc to te trzy wyjaśnienia i wydaje mi się, że nie jest tak źle z tymi argumentami, ale z jednym się zgadzam. To są bardzo trudne problemy. To są naprawdę bardzo trudne problemy. I wieki ludzie dyskutowali. W argumencie modalnym jest relatywna zgoda, że on pracuje. Natomiast dyskusja się toczy na ten temat, czy ta przesłanka Bóg jest możliwy, jest prawdziwa. Ale po tylu latach doszło do wniosku, że właściwie do jednej przesłanki się to sprowadza. To jest duży postęp filozofii. Natomiast jak ja tą literaturę na dowodu kosmologicznego prześledziłem, mało jest autorów, którzy przyjmują to, co pan tu sugerował. Są tacy, ale mało ich jest, że po prostu świat po prostu powstał z niczego. Raczej większość filozofów skłania się do jakiejś postaci absolutu, niekoniecznie używając tej terminologii. Często nie używają tej terminologii absolut, ale przynajmniej minimalny absolut zakładają. Na przykład jako byt po prostu wieczny. Coś takiego się w większości systemów metafizycznych, jakie znam, pojawia. Oczywiście są wyjątki i to wybitne wyjątki, ale w większości jednak co do tego jest zgoda, że jakiś minimalny absolut istnieje, co nie znaczy, że on jest Bogiem. A tu jest spory postęp właśnie w pracy filozoficznej. To dziękuję, przepraszam, że zgadzam, ale żeśmy wyjaśnili i się filozoficznie zaognili. Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że może byśmy zrobili w ten sposób, że ja tutaj się króciutko odniosę do tych uwag pana profesora i jakby one od razu będą pewnymi pytaniami pod adresem pana profesora i w ten sposób zaczniemy tę część moich pytań do pana profesora. Dwie rzeczy tylko. Bardzo uważnie się przysłuchiwałem właśnie tym argumentom, które pan profesor podał przeciwko monizmowi. I pan profesor wydaje mi się, że podał dwa kluczowe, to znaczy, że gdyby przyjąć monizm, to indywidualność rzeczy, również nasza indywidualność byłaby pozorna. Moja odpowiedź brzmi, no i co z tego? Może jest pozorna. Mało tego, są systemy, w których afirmuje się tę pozorność. Na przykład w buddyzmie tę pozorność się afirmuje i nawet twierdzi się, że afirmacja tej pozorności prowadzi do szczęścia, której brakuje ludziom Zachodu. To jakiż to zarzut wobec monizmu? I drugi zarzut jest taki, że, znaczy może pan profesor ma rację, tylko niekoniecznie, prawda? To nie jest argument rozstrzygający za obaleniem monizmu, którego pan profesor potrzebuje, żeby przejść do transcendentalnych wypowiedzi o absolucie. I drugi argument przeciwko monizmowi jest taki, że rzekomo monizm nie sprzyja nauce. Nie wiem, właśnie chciałbym zapytać pana profesora, jak by to miało działać, że monizm nie sprzyja nauce. Być może o konkretny przykład.
bo my akurat dysponujemy powszechnie znanym przykładem, gdzie pluralizm ontologiczny nie sprzyjał nauce, mianowicie pluralizm ontologiczny zarysowany przez Arystotelesa zatrzymał rozwój nauki na 2000 lat, bo ta wersja była przedstawiona w takiej formie, tak przekonującej, że przez 2000 lat nie opracowano alternatywnego paradygmatu nauk. To był pluralizm ontologiczny, który zadziałał fatalnie na rozwój nauk. Czy pan profesor dysponuje analogicznym przykładem, jak monizm zadziałał właśnie w ten sposób? I druga rzecz, nie sugerowałem niczego takiego, że świat powstał z niczego. Po prostu uważam, że argument, że intuicja racji nie odnosi się do świata jako całości, jest sensowny, ponieważ nie mamy żadnych przesłanek, żeby intuicję racji absolutyzować na wszystkie poziomy rzeczywistości. Jeżeli pan profesor to robi, to moim zdaniem to domaga się wyjaśnienia, bo przecież nie ma żadnej takiej konieczności. A są bardzo różne inne możliwości wyjaśnienia racji w jakiś sposób wewnątrz świata. No jeden przykład. Pan profesor twierdzi, że jest to jakaś nasza intuicja właśnie, że wielość ontologiczna świata jest realna, że świat się składa właśnie z części, a nie jest bytem jedynym w sensie monizmu, tylko że świat się składa z części i na dodatek pan profesor twierdzi, że naszą intuicją jest, że te części są przygodne, że każda z nich mogłaby nie istnieć. No ale na tej samej zasadzie, jeżeli uczynić nasze intuicje, nasze doświadczenie świata tym arbitrem, to również do naszego silnego przeświadczenia o świecie, do naszego doświadczenia należy, że owszem, każda część świata mogłaby nie istnieć, ale nie może być tak, żeby nie istniały wszystkie części świata naraz. To znaczy, parafrazując dobrego wojaka Szwejka, coś może nie istnieć, ale nigdy tak nie było, żeby nic nie było. I to też należy do naszego doświadczenia. Widzimy pojawiające się niknące byty, ale nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, żeby wszystkie byty zniknęły naraz. Być może do natury świata należy, do konieczność świata w tym się przejawia, że zawsze co najmniej jeden byt, którego moglibyśmy nazwać częścią świata, istnieje. To jest oczywiście przykład wyprodukowany przeze mnie na potrzeby tej debaty, ale to pokazuje, jak to łatwo zrobić. A pan profesor, żeby przejść do tych transcendentalnych czy transcendentystycznych ujęć absolutu właśnie zmierzając w kierunku Boga, musiałby najpierw zidentyfikować wszystkie tego typu możliwości i je satysfakcjonująco obalić. Wydaje mi się, że to po prostu nie da się zrobić. Czy się da, panie profesorze? No świetnie, to jeśli można, to od razu. Bardzo mi się też naprawdę dziękuję, że rzeczywiście to jest dobra dyskusja filozoficzna. Tylko problem z ostatnim argumentem. Świetny przykład, tylko właśnie pan mówiąc tak, że jeżeli pan ma taką intuicję, że nie możemy pomyśleć nieistnienia wszystkich części naraz, no to pan zakłada właśnie w ten sposób monizm. Czy przynajmniej pan zakłada właśnie, że świat jest absolutem. I właśnie, no, czyli udowadnia pan właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że jest minimalna zgoda wśród filozofów, że jakiś minimalny absolut istnieje. I w ten sposób pan zakłada właśnie minimalny absolut. No. No, i jest jakiś postęp. Jest jakiś postęp. Postęp filozofii, że doszliśmy do wniosku, że jest jakiś minimalny absolut. Teraz jest spór o to, czy on jest transcendentny, czy immanentny i jeszcze ewentualnie jakie ma cechy. To jest teza o minimalnym absolucie jest dobrem wspólnym filozofii. To zresztą w tym gmachu wykładał wybitny skądinąd filozof, zwolennik materializmu dialektycznego, no, który na przykład głosił, że materia jest wieczna. No, on głosił właśnie no, pewną ukrytą formę panteizmu, no, tylko nie wypadało mu tego tak to nazywać. Skądinąd ta materializm dialektyczny ostatecznie wywodzi się z Hegla, który też no, przynajmniej podręcznikowo był panteistą. Prawda? Więc przynajmniej na to możemy się zgodzić. Dlaczego bym nadal się upierał przy, że nie akceptowałbym monizmu. Otóż ma pan rację, może być tak, że nasza indywidualność jest pozorem. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Tak samo jak może być tak, że za tymi drzwiami już nic nie ma i że tam będzie otchłań, jak wyjdziemy, prawda?
I że już dalej nie ma UMCS-u. To nie jest przeciwko tej uczelni, prawda? Bo to jest nasza siostrzana uczelnia i nic złego nie chcę to powiedzieć, prawda? Znaczy, to wszystko jest możliwe, tylko my, właśnie filozofia jest sztuką wyważania, prawda? No, co jest dla pana bardziej wiarygodne? No, raczej no, jest teoretycznie możliwe, że teraz już nie ma tam dalej schodów, drzwi i tak dalej. Ten budynek już dalej nie zostało, tylko tyle, prawda, z tego budynku, prawda? No, ale to jest mało w tej chwili wiarygodne, żebyśmy to przyjęli i postępowali zgodnie z taką hipotezą. Podobnie jest ta sytuacja z monizmem. No, jest możliwe, że nasza indywidualność jest pozorem. To absolutnie jest możliwe. Ja się z panem zgadzam. No, tylko raczej większość z nas no, nie bierze na serio tej możliwości w swoim życiu i raczej uważa, że to jest hipoteza mało prawdopodobna. Co do nauki, no, to byłbym ostrożny, czy tam Arystoteles zepsuł, czy nie zepsuł, to już zostawmy, ale on nie zepsuł przez to, że był pluralistą. Raczej, jeśli coś, to zepsuł, no, miał osobliwą koncepcję ciała, tak byśmy powiedzieli, prawda? A przecież potem na przykład no, Newton też był pluralistą. No. Nauka, jeżeli tworzy jakieś prawa, to najczęściej prawa podaje się w postaci równań, które pokazują korelacje między pewnymi wielkościami. Jeżeli są różne wielkości, to oznacza, że mamy różne typy przedmiotów, przynajmniej pewne różne kategorie. I to, no to jest właśnie pluralizm. Oczywiście dalej, jakbyśmy szli, musielibyśmy porozróżniać typy monizmu, pluralizmu i tak dalej. Być może w pewne umiarkowane wersje monizmu jak najbardziej by pasowały do nauki, ale znowu one muszą przyjąć istnienie jakiejś części, z której składa się świat i mój argument idzie. A jak damy mocny monizm, no to po prostu pan musi wpaść w ten problem pozoru. Także taka była moja odpowiedź, ale no to jest dyskusja i rzeczywiście na tym polega praca wspólna. To dziękuję za pomoc, tak. To są trudne sprawy, to wymaga namysłu długiego i bardzo się cieszę, że pan to podejmuje. Ja myślę, że może tutaj z uwagi na publiczność, może proponuję ostatnią taką rundkę wymiany między nami. Przejdziemy do pytań, czy organizatorzy się zgadzają na coś takiego. Bo ja bym tylko sobie wyjął jeszcze termos, dobrze? Proszę, że nie myślę, że z tym, ale już mi się woda tu skończyła. Dobrze, więc króciutko się tylko odniosę i chciałbym zadać pytanie, które przygotowałem, a które wydaje mi się ma charakter fundamentalny panu profesorowi. Otóż pan profesor znów wrócił do problemu pozorności naszej indywidualności jako argumentu przeciwko monizmowi. Proszę zwrócić uwagę, że ten argument przez analogię, którego użył pan profesor, ma budowę petitio principi. To znaczy, ponieważ nasza pozorność jest mało prawdopodobna, to ona jest analogiczna do nieistnienia UMCS-u. A skoro istnienie UMCS-u jest mało prawdopodobne, no to pozorność naszego istnienia jest mało prawdopodobna. Dalej pan profesor, jak dla mnie, nie przedstawił, dlaczego, z jakich powodów, z jakich racji ta pozorność miała być mało prawdopodobna. Oczywiście taką racją jest nasza intuicja, prawda? I wracamy do tematu, czy możemy tym naszym intuicjom ufać. Ja, żeby było jasne, ja się nie zgodziłem, że istnieje jakiś absolut, jakiś minimalny absolut. To była igraszka filozoficzna, której ja dokonałem tutaj, proponując takie właśnie rozwiązanie. Ja jakby nie przyjmuję wiarygodności tych intuicji, o których cały czas mówimy, które prowadzą w ogóle do wykształcenia się pojęcia absolutu. Ja tylko staram się pokazać, jak łatwo jest formułować pewne argumenty, a zatem jak trudno jest panu profesorowi konkluzywnie zamknąć cały temat monizmu, ażeby przejść, wystąpić poza świat i zająć się Bogiem. Pytanie mam do pana profesora, które chciałbym zdążyć zadać, bo myślę, że jest fundamentalne. Pan profesor w swojej książce Wprowadzenie do teologii naturalnej pisze tak na przykład. Wśród warunków, pod jakimi wolno albo należy uznać tezę o istnieniu Boga, znajduje się założenie, że w ludzkim poznaniu dopuszczalne są pojęcia i wyjaśnienia,
odnoszące się do przedmiotów nieuchwytnych w zwykłym doświadczeniu, niepostulowanych bezpośrednio przez wiedzę naukową i nieuwzględnionych w światopoglądzie naturalistycznym. Owo fundamentalne założenie nie będzie tutaj dyskutowane. Więc ja bym chciał zachęcić pana profesora, żeby, jeżeli to jest tak bardzo fundamentalne założenie w dyskusji o istnieniu Boga, to bardzo bym chciał, żeby nam pan profesor wykazał, że do możliwości poznawczych człowieka należy wykroczenie poza to, co jest dostępne naszemu poznaniu empirycznemu w jakiś inny świat. Jakby pan mógł jeszcze raz ten cytat powoli przeczytać, bo ja to nie znam na pamięć swoich książek. Jasne. Wśród warunków, pod jakimi wolno albo należy uznać tezę o istnieniu Boga, znajduje się założenie, że w ludzkim poznaniu dopuszczalne są pojęcia i wyjaśnienia odnoszące się do przedmiotów nieuchwytnych w zwykłym doświadczeniu, niepostulowanych bezpośrednio przez wiedzę naukową i nieuwzględnianych w światopoglądzie naturalistycznym. Owo fundamentalne założenie i tak dalej. Jeszcze dziękuję, już nie będziemy kontynuować bo tamtej dyskusji, bo pan powiedział, że to była igraszka. To już koniec igraszek w takim razie. Jak dopóki pan mówił poważnie, że zastanawiamy się, szukamy prawdy, okej. Ale jak już wchodzimy w igraszki, to ja dziękuję, bo tam szkoda czasu, a państwo już sami rozstrzygną, czy teza monistyczna jest dla państwa prawdopodobna. Co ja nie powiedziałam, że to jest oczywiste, to wszystko są problemy. W cytacie mi chodziło o taką rzecz, że istnieją pewne koncepcje filozoficzne czy metafilozoficzne, na gruncie których problematyka Boga nie może być postawiona. I to jest po pierwsze skrajny empiryzm, który mówi, że istnieją tylko przedmioty dane w zwykłym doświadczeniu lub bliskie zwykłemu doświadczeniu, no bo Bóg nie jest takim przedmiotem, no. I nie można tu tego postawić. Po drugie, to jest skrajny scjentyzm, znaczy, który twierdzi, że istnieją tylko przedmioty postulowane przez naukę. Prawda? I po trzecie, to jest naturalizm, to znaczy taka teoria, która mówi, że istnieją tylko przedmioty, które są ciałami lub jakoś istotnie związane z ciałami, są przyrodą czy częścią przyrody. Jeżeli my z góry to założymy, to nie mamy o czym dyskutować. Ja po prostu chciałem powiedzieć że czytelnikowi, że jeżeli on któryś z tych trzech tez uznaje, to żeby nie czytał dalej, bo szkoda czasu. Teraz czy jak obalić te trzy twierdzenia, jeśli tak można, metafilozoficzne. Znaczy, po kolei, pierw skrajny empiryzm. No gdybyśmy byli skrajnymi empirystami, no to jest wylewanie dziecka z kąpielą, no to w tym sensie nie moglibyśmy uprawiać nauki. No, chodzi przede wszystkim o fizykę. Bo większość przedmiotów, o których w niej mowa, nie mamy do nich dostępu empirycznego. Mamy dostęp pośredni, bardzo daleko pośredni. Prawda? Więc jeżeli byśmy się opierali tylko, przyjęli skrajny empiryzm, w ogóle nauki byśmy nawet nie mogli uprawiać. No poza tym pojawiają się inne kwestie. No, zasadniczo znaczna mniejszość, są nieliczni filozofowie, którzy twierdzą, że matematyka jest nauką empiryczną. Znaczy, matematyka nie jest nauką empiryczną, czyli jest nauką, która nie posługuje się doświadczeniem, a jednak ma ogromną rolę w naszym poznaniu. Wydaje mi się, że dwa takie falsyfikatory pozwalają nam odrzucić skrajny empiryzm. Po drugie, scjentyzm. To znaczy, moim zdaniem, jeśli chodzi o scjentyzm, to w przypadku scjentyzmu mamy do czynienia z błędnym kołem. To znaczy, scjentyści mówią, że istnieją tylko przedmioty, które postuluje współczesna nauka. Da? Teraz możemy zapytać, a dlaczego istnieją tylko te przedmioty, które postuluje współczesna nauka? Tam zasadniczo nie ma odpowiedzi. Jedyna, jaka może być odpowiedź, to albo właśnie na zasadzie błędnego koła, no bo nauka jest najlepsza, bo właśnie mówi to nauka. Jeżeli nie pociągniemy tego wątku dalej, będzie błędne koło. Coś musimy powiedzieć,
że nauka ma największe sukcesy eksplanacyjne. Znakomicie. Nauka ma najlepsze sukcesy techniczne. Znakomicie. I to już mamy argument. Ale z tego, że jakaś nauka ma największe sukcesy eksplanacyjne, techniczne i tak dalej, nie wynika, że ona mówi wszystko, o wszystkim, co istnieje. Przykład, jakim tam się gdzieś posługuje, to jest porównanie przez nauki, to zasadniczo to nam chodzi o nauki przyrodnicze i od razu mielibyśmy tutaj problem naturalizmu załatwiony. Przykład, jaki przez pewną analogię. Proszę Państwa, pomyślmy sobie historię sztuki. Obecnie jest tak w naszych czasach, że to nauki przyrodnicze, przede wszystkim fizyka, chemia, dzięki nim mamy ogromny postęp cywilizacyjny, ogromny postęp techniczny. Nie tylko więcej wiemy, ale lepiej nam się żyje. OK? I to jest prawda, wszyscy się z tym zgadzamy. Ale pomyślmy sobie taki eksperyment myślowy, że jest taka, wyobraźmy sobie, że dzieje nauki się inaczej potoczyły i nagle historia sztuki okazała się tą królową nauk. I pomysły artystów okazały się motorem napędzającym technikę. Dzięki właśnie badaniom z historii sztuki odkryliśmy masę pomysłów na wynalazki, na ulepszenie sobie życia i tak dalej. I w takim razie, czy byśmy powiedzieli, że sukces techniczny i inny historii sztuki pociąga to, że istnieją tylko przedmioty badań historii sztuki? No nikt by tak nie powiedział. Tak samo tutaj, z sukcesu technicznego i innego nauk przyrodniczych nie wynika, że istnieją tylko przedmioty, które postulują te nauki. I tylko w ten sposób bym odpowiedział, ale na zasadzie takiej raczej negatywnej. Negatywnej, co nie oznacza, że jestem antyscjentystą. To znaczy w tym sensie staram się w mojej filozofii nie mówić nic, co jest sprzeczne z nauką. No to jest pierwsza sprawa. Oczywiście można uprawiać filozofię blisko nauki, jak najmniej innych niż nauka kwestii poruszać, ale jest tyle przedmiotów, których nauki przyrodnicze nie są w stanie omawiać, prawda? Jest miłość, jest intencjonalność. Mamy masę przedmiotów, których przynajmniej w punkcie wyjścia nie są w stanie nam czegoś o tym powiedzieć. Więc dlatego te trzy założenia odrzucam, ale no, dziękuję za zwrócenie na to uwagi. To ja mogę zadać jeszcze pytanie. Tylko pytanie jedno i tyle do pana, już żeby ten. To tylko krótkie pytanie. Jedno tylko pytanie. Na odwrót. Teraz się zamieńmy rolami. Co by pan powiedział, gdyby był pan teistą? Gdyby pan był teistą, jak by pan bronił teizmu? Bo to jest zawsze tak często filozofowie robią celowo dla ćwiczenia umysłu na konferencjach na odwrót. Jeden słynny ateista, to o ile pamiętam chyba profesor Linda Zagrzewski gdzieś wspomina, chyba Lewis, ten od Światów Możliwych, mówi, że na chwilę staje się teistą, żeby jej pomóc. Jak on by bronił, bo ona dała za słaby argument, że on by dał inny. Jaki by pan wysunął argument na rzecz teizmu i czy pana doświadczenia, o których pan też w internecie opowiadał osobiste, które kiedyś skłoniło pana przez jakiś czas do wiary Boga, czy one były wartościowe? No? Czy co takiego jest w tej wierze jednak dobrego? Że warto było no, te parę lat być teistą, no, dalej chrześcijaninem. To tu są dwie kwestie. Po pierwsze, gdybym był teistą, to jakbym bronił teizmu? Myślę, że w podobny sposób jak pan profesor, to znaczy całkowicie bezpodstawnie ekstrapolowałbym intuicje sprawdzające się w świecie makroskopowym na świat, na te poziomy świata, czy na te poziomy zagadnień, które obejmują jakby całość istnienia.
jakby powiem podobnie jak pan profesor, to znaczy pan profesor na pewno, ja wiemy, że pan profesor ma podstawę do tego, żeby to robić, pan profesor formułuje uzasadnienia tych intuicji, więc ja miałem na myśli, że podobnie jak pan profesor, to znaczy ja nie widziałbym tych uzasadnień, ale jakbym miał bronić teizmu, to bym pewnie takich intuicji bronił. I to jest zresztą bardzo częsta taka strategia, prawda? Na przykład bardzo często apologeci teizmu, chrześcijaństwa odwołują się do takich intuicji w obronie kreacjonizmu, prawda? Że ten słynny argument z zegarka znalezionego na plaży, prawda? Albo czy na torfowisku dokładnie. Że jeżeli widzimy w świecie, czy argumenty teleologiczne generalnie, prawda? Jeżeli widzimy w świecie coś, co przypomina projekt, no to znaczy, że prawdopodobnie musiało mieć projektanta i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko oparte na pewnych intuicjach właśnie zakładających to, że nasze intuicje, które się sprawdzają w życiu codziennym, można przenieść na zupełnie inny poziom rozważań, zupełnie inaczej dostępny, to znaczy mniej dostępny, zupełnie inaczej skomplikowany, to znaczy bardziej skomplikowany i tak dalej, a mimo tego możemy tam jakby używać tych intuicji, które my znamy z dnia codziennego. Wydaje mi się, że gdybym miał bronić teizmu, to bym tak to robił, natomiast... Myślałem, że dostanę jakąś nową podpowiedź. Nie. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie było moje doświadczenie i jak rzeczywiście broniłem swojej wiary, bo jakby bronienie filozoficznego teizmu to jest troszkę coś innego niż obrona wiary w Boga, moje doświadczenie sprowadzało się do tego, że pewnego wieczoru poszedłszy do kościoła z zupełnie innych motywów, całkowicie zakochałem się w postaci Chrystusa, oddałem Mu swoje życie, stwierdziłem, że to jest mój Zbawiciel i przewodnik w każdym aspekcie mojego życia. Byłem całkowicie zachwycony, pochwycony zachwytem nad tą postacią, nad jej nauczaniem, życiem i tak dalej. Jakby od tego się zaczęła moja nieszczęsna przygoda z chrześcijaństwem. I kiedy ktoś mnie pytał właśnie o obronę tego, to moja obrona była sceptyczna, to znaczy fideistyczna, może tak powiem. Ponieważ się nigdy nie... jakby przed chrześcijaństwem, w trakcie chrześcijaństwa i dzisiaj charakteryzuję się brakiem zaufania do intuicji. To jest być może ten protokół rozbieżności podstawowy między nami. Generalnie pan profesor mówi, można ekstrapolować intuicję z naszego doświadczenia na zagadnienia kosmologiczne. Ja mówię, nawet w naszym doświadczeniu zaufanie intuicjom to jest coś, co wymaga uzasadnienia. Ja im nie ufam. Dlatego mam bardzo minimalistyczne przekonania epistemologiczne, to znaczy jeżeli myślę, że nie wiadomo czegokolwiek, moja postawa jest pirrońska generalnie, sceptyczna, pirrońska i zawsze taka była i również jak byłem osobą wierzącą, to skupiałem się na tym, jak bardzo te alternatywy bezbożne wobec teizmu są właśnie niespójne. Znaczy moim ulubionym takim przykładem dla ludzi na przykład krytykujących transsubstancjację był Hume. Ja mówiłem, jeżeli ty nie wiesz, czy ta substancja jest, czy nie, to skąd wiesz, że jej tam nie ma, prawda? Jeżeli zakładasz, że nie wiadomo, co jest za zasłoną, to na jakiej podstawie twierdzisz, że za zasłoną nic nie ma, prawda? Także argumenty sceptyczne nadają się do obrony wiary w strategii fideistycznej. Ty nie masz podstaw do pewności przekonania, że Boga nie ma i tak dalej, a zatem moje przekonanie jest co najmniej tak samo racjonalne jak twoje. Tak to robiłem w tamtych czasach, na szczęście już tak nie robię. Dziękuję. Na czym polega ten wybór? No bo jest pan sceptykiem, no to nie wiemy ani tego, ani tego. To właściwie pan nie jest ateistą, bo to trzeba, pan jest sceptykiem. Jestem ateistą, tak, oczywiście. No nie jestem ateistą. Nigdy. Nie, no to... Nie wiem, czy świetnie, bo może ateizm jest prawdziwy, ale ja nie jestem ateistą. Nie, tylko że wtedy dyskusja jest gdzie indziej. Nie powinniśmy się spotkać na dyskusji o istnieniu Boga, tylko możliwości wiedzy i dyskusji rozstrzygalności problematyki metafizycznej. Jasne, ale... Jeżeli już tak jest, jak pan mówi, państwo mnie słyszeli, tak? To nie trzeba. Nie trzeba tego powtarzać, tak? To tylko mnie. Ale że już jest jak tak pan mówi, jest pan sceptykiem? Okej. No to gdzie jest ten ruch? Co decyduje tym ruchu w stronę pana? Wiary lub niewiary? Raz pana zawiało do wiary, a później odwiało. No gdzie jest ten czynnik decydujący? No bo to trzeba powiedzieć.
tym czynnikiem decydującym są jakieś nieuchwytne procesy, które się odbywają w moim umyśle, które sprawiają, że nie wiem, czy ktoś z Państwa tak ma, że potrafi zdecydować, jakie ma przekonania. Czy nie jest tak, że my zastajemy, jaki system przekonań odnajdujemy jako przekonujący nas? Czy jest tak, że można sobie wybrać? Wydaje mi się, że w doświadczeniu nas wszystkich, moim na pewno, ale wydaje mi się, że to jest powszechne doświadczenie, spotykamy się z różnymi systemami przekonań i po prostu jeden przemawia do nas, odpowiada nam, znajdujemy go jako pewien jakoś łatwiejszy do przyjęcia niż inny. Wydaje mi się, że to nie jest wybór, w sensie to nie ma racjonalnej decyzji, że tu decyduje jakiś czynnik przedracjonalny. To jest argument, jakby autoreferencyjnie, to jest argument za tym, że nie mamy żadnego dostępu do wiedzy, ponieważ pan profesor mógłby powiedzieć, aha, no to jest jakaś intuicja, a zatem pan ufa tej intuicji. Nie, to jest jakiś proces, na którym nie panuję, nie wiem, na czym on polega. Wydaje mi się, że nikt z Państwa nie wie, na czym to polega, że na przykład część z Państwa wierzy w Boga, a bardzo podobni do Państwa ludzie w Państwa wieku, w Państwa nie wierzą w Boga. To są bardzo skomplikowane rzeczy, nawet wewnętrznie, introspekcyjnie na to patrząc. W związku z tym, ponieważ ja nie rozumiem, na czym ten proces polega, no to tym bardziej mu nie ufam, jako jakiejś wskazówce do jakiejkolwiek konkretnej prawdy. No, tylko dodam, że filozofia polega na tym, że my chcemy to wziąć we własne ręce. Właśnie na tym polega filozofia. No właśnie jakieś procesy nas prowadzą raz w stronę wiary, raz niewiary, no ale właśnie po to studiujemy filozofię, po to ten jest wysiłek, żeby to wziąć we własne ręce, żeby spróbować to rozeznać. A ja nie jestem pewien, czy istnieje możliwość wzięcia tego we własne ręce. Wtedy nie ma sensu dyskutować, no po prostu nie ma takiej możliwości, bo ta dyskusja nie ma po prostu sensu. Sens dyskutować jest, panie profesorze, ponieważ nawet jeżeli nie rozstrzygniemy kwestii, to każdy, nie rozstrzygniemy kwestii na zasadzie wiedzy, nie rozstrzygniemy kwestii w kontekście poznawczym, ale każdy z nas jakoś te kwestie rozstrzyga w sensie egzystencjalnym. No dobrze, ale jak panu jest... raz powie je tak, raz nie, to ja nie wiem, czy ja z panem, czy z zombim dyskutuję w tej chwili, okay. No bo to jest ten problem właśnie. Ale argumenty, które pan profesor przedstawia, są czynnikami w tym wietrze i dlatego ta dyskusja ma sens. A, to dziękuję. W wymiarze, chociażby w wymiarze egzystencjalnym. Bo ja nie mówię, że jest jakaś fatalna siła. Ta siła się bierze między innymi stąd, jakich argumentów usłyszymy, prawda? No tak, ale w wymiarze egzystencjalnym przed chwilą sam pan powiedział, że to było piękne doświadczenie zakochać się w Jezusie. Tak. No dlaczego się pan nie trzymał w wymiarze egzystencjalnym? No, dlatego, trzeba trzymać się. Dlatego, że po nie, tym... Znaczy nie mówię, czemu nie? Dlatego, że po tym doświadczeniu nastąpiło 13 roku kolejnych doświadczeń, które zmieniły mój punkt widzenia, ale o tym, wydaje mi się, nie mamy możliwości tutaj rozmawiać. No tak to jest z miłością, nie? Tak jest. Nie zawsze. Chciałbym się odnieść do tego, co pan profesor na początku debaty powiedział. Pan profesor wymienił między innymi to, że istnienie Boga absolutnego jest możliwe, że taki byt jak Bóg jest możliwy. Z tego, co zrozumiałem, pan profesor wierzy w konkretnego Boga, czyli w Boga chrześcijańskiego. Jeżeli by była taka możliwość, to bardzo bym prosił, żeby pan profesor odpowiedział, dlaczego pan profesor uznaje, że akurat ten Bóg jest bardziej możliwy w swoim istnieniu niż jakiekolwiek inne formy Boga, które funkcjonują w kulturze i w świecie. To pierwsza rzecz, a druga, nie wiem, czy dobrze ją jakby oddam to, o czym myślę, ale spróbuję. Jednym z atrybutów Boga, które pan wymienił, była jego wszechwiedza. Boga absolutnego, bytu absolutnego. Czy zatem pan profesor uznaje, że jest możliwe, że może istnieć Bóg, który jest w swej wszechwiedzy na tyle poinformowany o tym, którzy ludzie, którzy dopiero się narodzą, będą skazani na potępienie bądź nie?
Czy jest to właśnie możliwe i czy według pana profesora jest możliwe, że taki Bóg istnieje, że taka wszechwiedza jego istnieje i on może wiedzieć, kto już zostanie zbawiony w tym momencie bądź nie, z tych ludzi, którzy dopiero się narodzą? Dziękuję bardzo. No bo to nie działa teraz, a mamy jeden mikrofon. Ja może stanę, bo jakoś mi się lepiej stoi. To chyba mam trzymać już, żeby nie bawić się z to składanie. To dziękuję za pytanie. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o tą tezę o możliwości istnienia Boga. Z argumentów jest kilka na rzecz tej tezy. Najbardziej pomimo wszystko przekonuje mnie argument Leibniza. Można go zrekonstruować następująco. Albo Bóg jest bytem prostym, a w przypadku bytu prostego nie może być żadnej wewnętrznej sprzeczności, no bo nie ma on się z czym nie zgadzać. A jeżeli jest bytem złożonym, to składa się tylko z prostych, pozytywnych jakości. On klasycznie wymienia się te trzy: wszechmoc, wszechwiedza i dobroć. A ponieważ sprzeczność może zajść tylko tam, gdzie jest negacja, no to w takim razie tu sprzeczność nie jest możliwa. Czy miałbym to porównać z innymi koncepcjami Boga? W tej debacie ograniczyłem się do poziomu filozoficznego, czyli rozmawialiśmy o pewnych cechach Boga, które są wspólne, jeśli chodzi o monoteistycznie pojętego Boga wielkich religii, czyli judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. To znaczy mówiliśmy tylko o tych trzech cechach, tych kilku cechach, które zasadniczo można wydobyć z doktryn tych trzech wielkich religii. I jeżeli przyjąłem jedyność, no to już odpadają mi wszystkie alternatywne koncepcje, na przykład politeistyczne, prawda? Jeżeli przyjąłem transcendencję, no to odpadają mi wszystkie koncepcje panteistyczne. Kolejna sprawa to jest odróżnienie między tymi trzema. No jeszcze ewentualnie niektóre postacie hinduizmu tu wchodzą w grę. No ale to już jest tematyka wykraczająca poza problematykę ściśle metafizyczną. To jest kwestia uznania wiarygodności pewnego objawienia, które o Bogu więcej nam mówi. Bo rozumem tylko tyle możemy powiedzieć. Jeżeli uznajemy jakieś objawienie, to ono nam coś o Bogu więcej mówi. Nie mamy problem chrześcijaństwo i judaizm, tutaj problemu zasadniczo nie ma, no bo sama idea Boga jako stwórcy jest taka sama. Jest tylko problem wewnętrznego życia Boga, prawda? To chrześcijaństwo mówi o wewnętrznym, troistym życiu Boga, czego w judaizmie nie ma. Ja uważam, że jednym z motywów, dlaczego przyjmuję, ale to już jest poza rozważaniem metafizycznym, chrześcijańską koncepcję Boga, a nie islamską, a nie tylko żydowską, no bo to jest wspólne, ale jest to wewnętrzne, trynitarne życie, że ja wierzę, że Bóg jest miłością. Ta sytuacja doskonałości Boga, no można spekulatywnie wyprowadzać stąd miłość, ale nawet jeżeli to jest zbyt daleka spekulacja, to jest moja, jeżeli nie intuicja, to uznaję takie objawienie, które mówi, że Bóg jest miłością, a w takim razie musi jego wewnętrzne życie mieć charakter osobowy. On nie może być samotnikiem. No i druga sprawa, uważam, że sytuacja człowieka na ziemi jest tak trudna, że powinniśmy się spodziewać po dobrym Bogu wcielenia. To znaczy jego wejścia w ludzką historię, aż do momentu najczarniejszego, jaką jest śmierć. I chrześcijaństwo to głosi, że w Jezusie Chrystusie Bóg wchodzi w ludzką historię, w ciało ludzkie, w grzech ludzki, w śmierć, choroby, nieszczęścia i przyjmuje to na siebie. I tak bym uzasadniał, ale tu już wychodzimy poza czysto metafizyczne rozważanie. I druga kwestia, wszechwiedza. To jest szalenie trudny problem. W kilku minutach to się nie da. Odwołuję do ostatniego numeru roczników filozoficznych z zeszłego roku. Cały numer jest poświęcony problematyce tak zwanej przedwiedzy. To jest bardzo trudny problem logiczny i teologiczny. To nie jest tylko problem dla teologów, to jest dla logików problem, zdań o przyszłości. Bo czy tam Pan powie o potępionych i zbawionych, czy tam Pan powie, czy jutro będzie padał deszcz, to jest ten sam problem logiczny, rozumie Pan. I jest kilka
zarówno w logice, jak i w teologii naturalnej, no kilka prób odpowiedzi na to pytanie. Dyskusja jest otwarta. To znaczy jedna odpowiedź na pytanie jest taka, że zdania o przyszłości nie mają wartości logicznej. Czyli jeżeli mówimy o wszechwiedzy Boga, to jak Richard Swinburne twierdzi, termin wszechwiedza oznacza wszelką możliwą wiedzę. A skoro zdania o przyszłości nie mają wartości logicznej, to nie ma coś takiego wiedzy o przyszłości, czyli Bóg nie ma wiedzy o przyszłości. To jest jedna koncepcja. Druga koncepcja jest to koncepcja tak zwana eternalistyczna, która mówi, że Bóg w jednym momencie obejmuje wszystkie momenty czasu. I niektórzy, czy to jest dopuszczalne, niektórzy tworzą pewne analogie do fizyki relatywistycznej, że coś takiego jest możliwe, że jest taki układ odniesienia specyficzny, że Bóg jest równoczesny ze wszystkimi zdarzeniami w świecie, chociaż one nie są ze sobą równoczesne. To jest druga odpowiedź. Trzecia odpowiedź to jest tak zwany molinizm od takiego jezuity nowożytnego, bardzo ciekawego, który raczej miał taką koncepcję, że to Bóg zrobił casting przed stworzeniem świata, taki intelektualny. To znaczy on przemyślał wszystkie możliwe historie i stworzył jedną z nich, którą uważał za najlepszą. Więc my mamy w tej historii wolność, absolutną wolność, tylko po prostu Bóg wiedział, co zrobimy. I w możliwych innych światach są inne historie. On po prostu wybrał tą, że ona zaistniała. To ma pogodzić wolność z jednoczesną przedwiedzą Boga. Jest to osobliwa, ale dyskutowana dzisiaj teoria. Szaleją na tym punkcie. I ostatnia sprawa, ostatnia możliwość, no to nasz ojciec, profesor Marcin Tkaczyk, franciszkanin, który nawiązuje tu do swojego średniowiecznego poprzednika Wilhelma Ockhama, zresztą znakomity logik, jeden i drugi, i Ockham, i Tkaczyk. On ma ciekawą koncepcję dopuszczenia w relatywnym sensie, nie w takim dosłownym, ja to bardzo upraszczam, coś takiego wstecznej przyczynowości, że może istnieć działanie do tyłu w czasie i też pewne analogie pokazuje w nauce, ale raczej pokazuje analogie w prawie. Jak rektor 12 czy 16 października otwiera rok akademicki, który już 2 tygodnie trwa, prawda? I on pokazuje taką wsteczną przyczynowość. Więc to są cztery koncepcje, dyskusja trwa. Ale to, od razu mówię, to nie jest problem tylko teistów. To jest też w logice analogiczny problem zdania o przyszłości. To jest z najtrudniejszych problemów. Polecam publikację ojca Marcina Tkaczyka. Dziękuję. Nie, muszę dać tam. A, działa już, tak? To możemy tu położyć. Bateria jest zawiniona, więc myślę, że to trochę było atrakcyjne. Tam się pani zgłasza od samego początku. Przytomnieje dzięki temu. Wychodząc z tej całej sfery racjonalności takiej konceptualnej, więc to pytanie jest takie bardziej egzystencjalne do pana, a nie filozoficzne. Nie mam takiego poczucia, bo nie mogę mieć takiego poczucia, że te kolejne systemy przekonań, które są mi bliskie, jakoś mnie gruntują w rzeczywistości, czy są coraz bardziej przytomne. Nie mogę mieć takiego poczucia, ponieważ żeby mieć takie poczucie, to muszę mieć jakąś wiedzę o rzeczywistości, w porównaniu z którą, porównując swoje poglądy, mógłbym dojść do wniosku, że się coraz bardziej przytomnieje. Ponieważ nie mam takiej wiedzy, jakiej rzeczywistości, to nie potrafię wartościować tych kolejnych poglądów pod tym względem. Dziękuję. Dobrze, coś się chce odnieść?
pytanie do pana Fiałkowskiego. Wspomniał pan o tym pierwotnym poszukiwaniu sensu przez człowieka i tym szeregu potrzeb, na które teizm odpowiada i jakby są ukartowywane, tak, te systemy teistyczne, ale mam wrażenie, że traktuje pan ten fakt istnienia tych potrzeb jako fakt absolutny, taki pierwotny, w tym sensie w porządku wyjaśniania. Ponieważ gdybyśmy go nie potraktowali w ten sposób, to moglibyśmy zapytać dalej, a dlaczego człowiek ma takie potrzeby? Jakby skąd je ma? I niektórzy właśnie fakt istnienia tych potrzeb i odpowiadania na nie właśnie w sposób teistyczny uznawali za argument ściśle teistyczny. To znaczy na przykład Augustyn z Hippony powiedział, że człowiek ma takie potrzeby, ponieważ tak został stworzony przez Boga. Człowiek ma w sobie pewną dziurę tychże potrzeb do spełnienia, które może spełnić tylko Bóg, tylko właśnie pytanie, skąd się ta dziura wzięła. No i właśnie chciałam zapytać, czy faktycznie, czy dobrze pana rozumiem, że ten fakt istnienia u człowieka takich potrzeb jest czymś absolutnym i nie ma sensu pytać o genezę istnienia tychże. Genezę, no i bez żadnych zaskoczeń teiści odpowiadają, że istnienie tych potrzeb świadczy o tym, że to w jakiś sposób Bóg zaimplantował te potrzeby w człowieku. Oczywiście to jest możliwe. Ja nie odnosiłem się do genezy tych potrzeb. Mój argument polegał na tym, że z jakichkolwiek powodów te potrzeby są, no to łatwo możemy stwierdzić, że bardzo wielu ludzi je odczuwa. Dla bardzo wielu ludzi te potrzeby są bardzo dojmujące i znalezienie odpowiedzi, zaspokojenia tych potrzeb jest dla nich bardzo dużym motywem w ich poszukiwaniach właśnie duchowych. Być może jest tak, że wyjaśnieniem istnienia tych potrzeb jest to, że właśnie one jakoś wskazują czy świadczą o Bogu, ale wcale tak nie musi być. Powtarzam, mój argument polegał na tym, że ludzie, którzy te potrzeby mają i są dla nich ważne, mogą być skłonni znaleźć, w psychologii jest taka cecha jak potrzeba domknięcia. Znaczy jest taka cecha mierzona przez psychologów, to jest cecha osobowościowa, potrzeba domknięcia. Znaczy ludzie różnie sobie radzą z sytuacją nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. I ponieważ to jest sytuacja stresująca, to ludzie są w różnym stopniu, to jest cecha osobowościowa, ludzie są w różnym stopniu skłonni przyjmować pewne rozwiązania, ponieważ nawet rozwiązania niepewne albo oparte na bardzo słabych przesłankach są psychologicznie bardziej komfortowe niż nieznośna sytuacja, że nie wiem. I jakby to o to mi chodziło w tym argumencie, że istnienie tych potrzeb i ich powaga w życiu ludzi może prowadzić ich do wniosku o istnieniu Boga zupełnie niezależnie od tego, czy Bóg istnieje rzeczywiście, czy nie. Dziękuję bardzo za pytanie i odpowiedź. Przejdźmy dalej. Ja mam pytanie do pana Jacka. Mianowicie, czy jest pan w stanie zaklasyfikować Boga jako byt materialny bądź niematerialny? Jeżeli jako byt niematerialny, to w jaki sposób byt niematerialny oddziałuje na materialny świat, taki jaki znamy? A, tutaj. Działa. To znaczy, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to zasadniczo w teologii naturalnej są dwie odpowiedzi. Najczęstsza odpowiedź no jest po prostu bytem niematerialnym. No to jest oczywiste, no bo nie jest członem świata. Natomiast pojawia się też taka odpowiedź, że ten byt przerasta nasze kategorie, to znaczy wykracza poza nasze kategorie pojęciowe, więc my nie znamy całego systemu kategorii. Można powiedzieć, że jest jeszcze coś innego, co się nie mieści ani w tym, ani w tym. Ale raczej no, bym skłaniał się do tej pierwszej odpowiedzi, że jest bytem niematerialnym. Natomiast jak możliwa jest przyczynowość, oddziaływanie? No, pewne analogie mamy no, z nami samymi. No, jeżeli ja jestem, mój umysł oddziałuje na Pana w tej chwili, przekazując pewne informacje za pomocą pewnych fizycznych nośników, prawda? Ale to umysł inspiruje
ten cały ciąg przyczynowy, który jest związany z tymi fizycznymi czynnikami. Nie widzę powodu, dla którego coś niematerialnego nie miałoby wpływać na to, co materialne. Tym bardziej, że też musimy pamiętać, że to jest byt, który wszechmocny, który, do którego wszystko znajduje się w relacji zależności. Wszystko znajduje się w relacji zależności. My nie wiemy, na czym dokładnie ta zależność polega. No, tylko my wiemy tyle, że nic bez tego bytu by nie istniało. Jest to jakieś działanie momentalne, prawda? To też nawet powiedzenie momentalne to jest związane z naszym językiem i z naszymi ograniczeniami, bo używamy czasu jako, prawda, powiedzmy, od linii momentów, prawda? Więc jeżeli, no, znaczy, czy, no taka jest odpowiedź, czyli raczej niematerialny, chyba że jest bytem pozakategorialnym. Analogia jego działania to jest w przypadku każdego umysłu, który oddziałuje na ciało i oddziałuje na inne umysły i inne ciała w ten sposób. No i po trzecie, tu jest swoista relacja zależności, która ma charakter, no, jakiś pierwotny, dalej już więcej na temat tej relacji powiedzieć nie możemy, ale to jest fundamentalna relacja, na które wszystkie inne się dalej nabudowują. To tyle mógłbym tylko na ten temat powiedzieć. Mała uwaga techniczna do mówców. Proszę mówić do mikrofonu, trzymać go przy ustach i tutaj z końca nie słychać bardzo. Dziękuję bardzo przede wszystkim za dyskusję. Była naprawdę ciekawa. Oczywiście nic nie rozstrzygnęliśmy, ale to chyba było wiadomo od początku. I chyba też nie po to tu jesteśmy. Chciałem się sobie pozwolić na dwa krótkie komentarze, a potem po jednym pytaniu do panów. Pierwszy jest taki, że trochę w obronie profesora Wojtysiaka, a mianowicie... Proszę, żeby komentarz od razu był pytaniem, bo to jest część z pytaniami. Dobrze, w takim razie, jeżeli kwestionujemy argumenty świadczące za istnieniem przyczynowości, a więc postępujemy tutaj za Hume'em, w takim razie w jaki sposób inny niż powiedzenie nie wiem, to wszystko jest przypadkowe, wyjaśnić funkcjonowanie faktyczne w rzeczywistości i jakiekolwiek możliwości przewidywania działania w przyszłości? To po pierwsze. Bo wydaje się, że tak naprawdę większość naszej wiedzy opiera się jednak o wiarę i zaufanie w pewną wiedzę przekazywaną nam na przykład przez autorytety, a jednak ta wiedza pozwala nam funkcjonować chociażby, nie wiem, zejść po schodach czy zbudować budynek. Tak? Jeżeli przyczynowości nie ma, a zatem nie ma racji, to jak to wszystko działa? To po pierwsze. Druga rzecz. Padło na początku nawiązanie do tego, że Bóg jest pewną podstawą dla ludzkiej moralności. I moralność ludzka jest oparta na jakichś absolutnych twierdzeniach, których podstawą jest istnienie Boga. Jednak wystarczy spojrzeć na przykład do dosyć już starej książki Witwickiego, do Wiary oświeconej, i zobaczyć badanie, które tam przeprowadził, które wyraźnie pokazuje, że wiara, a konkretnie wiara chrześcijańska sprawia, że ludzie bardzo, ale to bardzo relatywizują postępowanie i ocenę moralną postępowania ludzkiego. Więc to są raczej dwa sprzeczne ze sobą fakty, więc jest to trudne dosyć do pogodzenia. Co do fizyki, znaczy co do nauki i tej kwestii monizm, pluralizm, to raczej chyba jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że współczesna nauka poszukuje jednak unifikacji i dąży raczej do monizmu, a nie do pluralizmu, zwłaszcza jeśli spojrzymy na współczesną fizykę. Więc no, jeżeli mogę właśnie na koniec jeszcze takie dwa krótkie pytania, które może nie dotyczą dokładnie
tematu dyskusji, ale do pana Fijałkowskiego, to jest bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie, pytanie, patrząc z pozycji nihilisty. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Jeżeli mogę prosić o taką odpowiedź na takie pytanie. A drugie, takie może trochę nie do profesora Wojtysiaka, może trochę zabawne, może trochę niepoważne, ale jednak skoro odkrywamy pewne prawa matematyki w świecie, które są stałe i niezmienne, a zatem musimy się trzymać mniej lub bardziej, ale raczej bardziej logiki, to jakby pan profesor odpowiedział na to standardowe, już wręcz oklepane pytanie, skoro Bóg jest wszechmocny, czy może stworzyć kamień, którego nie może podnieść? Na zmianę, żeby było. Tak, tak, tak. To ja też może wstanę. Bo to chociaż łatwiej, jak się stoi. Tak, tak, też może, chociaż może z miejsca. Odniosę się, bo to chyba było pod moim adresem, jak to wszystko działa, jeżeli nie ma przyczynowości. Otóż pan popełnia taki bardzo ciekawy błąd, to znaczy on jest ciekawy przez swoją częstość. To znaczy, że jeżeli ja kwestionuję jakieś pojęcie metafizyczne, to w mojej argumentacji ja muszę obronić jakąś tezę alternatywną. Na przykład jeżeli ja kwestionuję pojęcie wolnej woli, to bardzo wiele osób mi mówi, ale jakie masz dowody na determinizm? To jest błąd, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Nie widzę powodu, żeby przyjąć pojęcia Boga, wolnej woli, przyczynowości. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi mi, że jest jakieś pojęcie metafizyczne czy metaempiryczne, to ja oczekiwałbym jakiegoś konkretu z jego strony. A ciężar dowodu nie leży po mojej stronie, żebym ja się tłumaczył z tego, że ja nie przyjmuję czyichś przekonań. Natomiast odpowiadając na pytanie, co się z człowiekiem dzieje po śmierci, to ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest wspólna dla nihilistów, chrześcijan, teistów, muzułmanów i tak dalej. W dużej części jest wspólna. To znaczy człowiek po śmierci, jeżeli ma szczęście, to jest grzebany przez bliskich, a jeżeli ma mniej szczęścia, to z jego ciałem dzieje się coś innego. Ja różnię się tym od tych innych wymienionych możliwości, że na przykład teiści, czy chrześcijanie, czy muzułmanie uważają, że jest jakiś element człowieka, który trwa dalej i coś w tym trwaniu dalej się dzieje. I tutaj jakby patrz punkt pierwszy, to znaczy jeżeli ktoś takie coś twierdzi, no to ja bardzo proszę o jakieś konkrety przemawiające za taką właśnie opcją. Dopóki takich konkretów nie rozpoznam, a do tej pory nie rozpoznaję, no to ograniczam się do tego pierwszego, do tej pierwszej odpowiedzi na to pytanie. A jeszcze. No to ja o kamieniu. No musiało to paść w końcu, nie? No to te inne to już pominiemy, to już może w kuluarach, żeby już, no bo państwo są też zmęczeni. Tylko prelegenci by jeszcze do północy pewnie, taka ich natura. Każde pytanie ma pewne założenia. I pytanie jest poprawne, jeśli wszystkie jego założenia są prawdziwe. W przypadku tego pytania przynajmniej jedno jego założenie jest fałszywe i jest to jest fałszywe na zasadzie wewnętrznej sprzeczności, ponieważ termin kamień, którego Bóg nie może podnieść, jest wewnętrznie sprzeczny, ponieważ jeżeli definiujemy Boga jako to, ponad co nie może być pomyślane nic większego, no to taki przedmiot byłby większy od tego, ponad co nie może być pomyślane nic większego. No dlatego, skoro jest sprzeczność, zdanie to jest fałszywe, to w takim razie takie pytanie nie jest zasadnie postawione. No i tyle. Czy człowiek ma wolną wolę? Do kogo to jest pytanie? Do obojga panów. Nie wiem, ale nie sądzę, żeby miał wolną wolę. To już tylko tyle można powiedzieć, gdybym nie miał, to bym tu nie przyszedł. No. Po prostu no, ja zadecydowałem i dlatego przyszedłem. Nie? I dlatego podjąłem tą dyskusję, a to, że jest naprawdę wolna, to, że się wahałem, zastanawiałem.
Także, ale to jest problem no, na odrębną debatę, bo to nie możemy w jednym tutaj poruszyć tak ważnej kwestii w jednym zganiu, prawda? Część z pytań została zakończona. Bardzo dziękuję, padło wiele. I teraz przejdźmy do ostatnich wypowiedzi obu panów, które będą podsumowaniem. Jako pierwsze 10-minutowe podsumowanie wygłosi pan Karol Białkowski. Na wstępie oczywiście bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za dyskusję. Sprawiła mi bardzo dużo przyjemności. Szanowni państwo, podczas debaty z panem profesorem Woleńskim na temat, czy Bóg jest potrzebny do wyjaśniania świata, pan profesor Wojtysiak w odpowiedzi na jedno z pytań powiedział tak. W metafilozoficznych kwestiach rzeczywiście z doświadczenia wiem, bo często wykładam wstępne zajęcia z filozofii, kiedy trzeba studentom filozofii bądź nie filozofii pokazywać problemy filozoficzne i za każdym razem mówić, że są co najmniej dwa rozwiązania. I oni mówią, które jest prawdziwe. I tutaj na sali następują śmiechy i uśmiechy filozofów i sympatyków filozofii. I dalej profesor Wojtysiak mówi, w naturze sporów filozoficznych tkwi pewna doza nierozstrzygalności. Więc w ramach podsumowania dzisiejszej debaty proponuję się przyjrzeć jeszcze raz krótko, ale wnikliwie temu narzędziu, którym się pan profesor posługuje, czyli co dokładnie w sporach filozoficznych jest rozstrzygalne, a na czym dokładnie ta doza nierozstrzygalności polega, czyli co w sporach filozoficznych rozstrzygalne jest, a co nie jest, co tak naprawdę filozofia potrafi odkryć, gdzie, dokąd potrafi dotrzeć. Jak wiadomo, podstawowym narzędziem filozofii jest rozumowanie, czyli wyciąganie formalnie poprawnych wniosków z przesłanek, dlatego zakładając poprawność formalną, prawdziwość wniosków zależy całkowicie od prawdziwości przesłanek i to wielokrotnie dzisiaj było widać. Żeby mieć solidne wnioski, musimy mieć solidne przesłanki, solidne w sensie prawdziwe. Tymczasem filozofia nie oferuje żadnych metod rozstrzygania prawdziwości przesłanek, szczególnie przesłanek pierwszych, a zatem ostatecznie nie oferuje żadnych metod rozstrzygania stawianych przez siebie pytań. Dalej podczas debaty z profesorem Woleńskim w odpowiedzi na inne pytanie pan profesor mówi tak. Przecież dla człowieka sprawnego formalnie nie jest problemem sformułować poprawne dedukcyjnie rozumowanie, z którego wnioskiem jest Bóg istnieje. Jest tylko problem dyskusji przesłanek, a to jest problem filozoficzny. Przesłanki filozoficzne są oparte na bardzo fundamentalnych intuicjach, bardzo szerokich uogólnieniach i tu zawsze będą spory. Proszę posłuchać, co mówił pan profesor w pewnej innej publicznej dyskusji. Celowo nie wyjawiam państwu tematu tej dyskusji, abyście państwo mogli zastanowić się, do której z dyskusji filozoficznych nie dałoby się zastosować następujących słów. Ja uważam, że z samej omawianej tezy nie wynika żadna z tez przywołanych przez mojego adwersarza. To znaczy z samej tezy głównej nie wynikają te tezy. Jeżeli autor ma rację, to pod warunkiem, że do centralnej tezy dodaje pewne jeszcze inne tezy, które niekiedy wprost przyjmuje i wprost o nich mówi, a niekiedy przyjmuje milcząco. I pod tym warunkiem ma rację, ale wszystko zależy od tego, jakie dodatkowo tezy dołożymy, jakie przesłanki dodatkowo dołożymy. I to jest tutaj sprawa kluczowa. Moim zdaniem mój adwersarz wybiera takie tezy, które jego stanowisko by wspierały. Natomiast całkiem możliwe są tezy całkiem inne, które nie wspierają tego stanowiska. Jeżeli prawdziwość wniosków całkowicie zależy od prawdziwości przesłanek i założeń, a ta prawdziwość zawsze jest przedmiotem dyskusji, to co faktycznie może stwierdzić filozofia, na przykład na temat istnienia Boga? W swoim wprowadzeniu do teologii naturalnej, które już cytowałem, pan profesor pisze: natura filozofii jest taka, że jej twierdzenia i przesłanki dotyczą spraw trudno uchwytnych. Dzisiaj pan profesor też to mówił. Pomimo to można i warto pokazać, pod jakimi warunkami, przy jakich założeniach wolno lub należy uznać tezę o istnieniu Boga. Innym razem pan profesor ujął rzecz tak. Moja odpowiedź krótko na tezy sceptyckie. O konkluzywności argumentów filozoficznych czy rozstrzygalności problemów filozoficznych to jest ogromna dyskusja, szalenie trudna. Moim zdaniem można pokazać, że pewna teza wynika z pewnych założeń, a pewna nie wynika. Lub przynajmniej albo jest spójna z tymi założeniami, a pewna jest niespójna.
Mnie się wydaje, że coś takiego zrobić możemy. I przynajmniej będzie wiadomo, że na przykład na podstawie tych węższych kryteriów nie da się obronić omawianej tezy, natomiast kiedy już rozszerzymy, tak jak ja proponuję, da się. Będzie już przynajmniej jakieś porozumienie, więc jakiś postęp w filozofii moim zdaniem jest możliwy. Dzisiaj na wstępie pan profesor powiedział, że protokół rozbieżności też jest jakimś postępem filozofii i mnie zawsze nasuwa się pytanie, czy o taki postęp w filozofii chodzi? Czy na taki postęp filozofii czekamy? Czy to jest ten rodzaj pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź? Ja staję wśród tych studentów pierwszego roku filozofii i wszystkich innych z nas, którzy napotkali w swoim życiu prawdziwe problemy i dylematy egzystencjalne, na przykład spowodowane przez propagatorów istnienia Boga, i chcieliby uzyskać wskazówki, jak mądrze podejmować decyzje. To nie jest ślepota, to nie jest pycha poznawcza, to nie jest brak ciekawości, cierpliwości, dojrzałości, wnikliwości u ludzi niewykształconych filozoficznie czy coś podobnego. To jest oczekiwanie, że żeby idee o mocnych konsekwencjach dla życia zwykłych ludzi były poparte mocnymi argumentami. Tymczasem na temat, czy Bóg istnieje, jeżeli ja dobrze rozumiem pana profesora, filozofia daje mniej więcej taką odpowiedź. Jeżeli skrajny empiryzm i naturalizm jest błędny, jeżeli przyjąć, że w ludzkim poznaniu dopuszczalne są pojęcia i wyjaśnienia odnoszące się do przedmiotów nieuchwytnych, zwykłym doświadczeniu itd., i jeżeli przyjąć powszechnie obowiązywanie zasady racji, i jeżeli przyjąć, że bytami są poszczególne rzeczy, a świat jest tylko ich zbiorem, i jeśli przyjąć, że zbiór rzeczy dziedziczy ontologiczne i modalne właściwości tych rzeczy, i jeżeli przyjąć, że przygodność świata implikuje, że kiedyś nie istniał, i jeżeli przyjąć, że byt transcendentny, o co pytał pan, ma w ogóle możliwość ingerować w świat fizykalny lub go stwarzać, i tak dalej ad infinitum, to można przyjąć, że Bóg istnieje. Co do żadnej z tych przesłanek nie mamy pewności, że jest spełniona. Są poważne argumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw tym przesłankom, ale ostatecznie ich prawdziwość pozostaje nierozstrzygnięta i prawdopodobnie nierozstrzygalna. Nie wiemy, czy są rozstrzygalne, nie wiemy, jakie miały być kryteria ich rozstrzygalności, ani nie wiemy, jak moglibyśmy się tego dowiedzieć. W związku z tym zagadnienie istnienia Boga na gruncie filozofii ja widzę jako nierozstrzygnięte, a prawdopodobnie nierozstrzygalne. Nie wiemy, czy jest rozstrzygalne, nie wiemy, jakie miały być kryteria jego rozstrzygalności, a nie wiemy, jak moglibyśmy się tego dowiedzieć. W zestawieniu z tym proszę zwrócić uwagę na przesłanki, których ja użyłem w moim wystąpieniu wstępnym. Jak łatwo są dostępne, jak łatwo są sprawdzalne w codziennym życiu potocznym przesłanki, obserwacje, które przemawiają za tezą, że Bóg jest jedynie ludzkim wymysłem. Nie ma zniewalających logiką, namacalnością lub oczywistością dowodów na istnienie Boga. Natomiast ludzie od wieków szukają odpowiedzi na pytanie o sens i cel życia, o pochodzenie świata i człowieka, o obiektywną podstawę moralności. Ludzie odczuwają potrzebę sensu, społeczeństwa i państwa potrzebują systemu idei regulatywnych, władcy potrzebują legitymizacji swojej władzy, a na dostarczaniu rzekomych odpowiedzi na te zapotrzebowanie niekiedy można bardzo dobrze zarobić. Bóg nadaje się znakomicie do zaspokojenia wszystkich tych potrzeb, bo jego niedostępność krytycznemu poznaniu powoduje jego plastyczność na definiowanie zgodnie z każdą aktualną potrzebą, a każda jego wersja jest tak samo niemożliwa do krytycznego sprawdzenia. I oczywiście te rozumowania, które pan profesor dzisiaj przedstawiał, proszę zwrócić uwagę, przy pierwszej możliwej okazji starałem się zwrócić państwu uwagę, jak bardzo często pan profesor mówił, że coś wiemy o Bogu lub Bóg ma jakiś atrybut z definicji. No właśnie tak, tylko że my definiujemy, nie rozpoznajemy tego w jakikolwiek sposób. Definiując Boga w ten sposób, to my mu nadajemy ten atrybut. Oczywiście to nie znaczy, że to jest pudło, że to jest nietrafne obstawienie możliwości, ale to świadczy o tym, że niekoniecznie definicja ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Rzekomi reprezentanci i badacze Boga mogą mu nadawać dowolne atrybuty w dowolnym stopniu i robią to, a gdy coś wewnętrznie zaczyna się nie zgadzać, zawsze mogą powiedzieć, że to tajemnica, jakby to było rozwiązanie jakiegoś problemu. Nie rozmawialiśmy dzisiaj o problemie zła, no ale bardzo częstym zabiegiem w różnego rodzaju teodyceach jest właśnie odwołanie się do tego, że
Bóg, jego intencje, jego motywy są właśnie jakąś taką tajemnicą. Innym zabiegiem jest uchylenie któregoś z jego klasycznych atrybutów i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, jak w odpowiedzi na pytania z sali pan profesor właśnie przedstawiał różne możliwości i ostatecznie rozstrzygała dla pana profesora, rozstrzygająca była jakaś intuicja. Ale proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie możliwości najczęściej są nieabsurdalne, te wszystkie możliwości są prawdziwe, bo te wszystkie możliwości, no, któraś inna niż pan profesor wybiera, może być prawdziwa, a nie dokładnie ta, na którą wskazuje intuicja pana profesora. Ponieważ Bóg jest niedostępny poznaniu empirycznemu, nie poddaje się sprawdzalności ostatecznej, rozstrzygalności, nawet na gruncie dyskursu metafizycznego, to te możliwości, różne możliwości zawsze powstają i być może to jest właśnie ten powód, który przesądza o tym, że Bóg jest tak popularnym rozwiązaniem tych potrzeb i tych motywów, które ludzie odczuwają zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Dla profesora Wojtysiaka, zgodnie z tym, co sam mówi, rozstrzygający jest argument biorący się z odpowiedzi na pytanie, czy istnieje świat. Oczywiście Bóg może być stwórcą świata. Bóg wszystko może. To jest bardzo typowa cecha wytworów ludzkiej wyobraźni. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Zapraszam do przemówienia końcowego pana profesora Jacka Wojtysiaka. To kilka kwestii, które tu się pojawiły. Słychać, tak? Działa? Dobrze. Pierwsza kwestia to jest kwestia metafilozoficzna. I to od tego zaczęliśmy i widzę, na niej kończymy także. Ja nie twierdzę, że... Dlaczego podaję te wszystkie założenia? No, filozofuję uczciwie. Wiem, ile to jest pracy, ile jest dyskusji. To są wieki dyskusji, wieki problemów. No, filozofia jest taką dziedziną poznania. No, to po prostu tak jest. No, i możemy albo nie filozofować, nie uprawiać filozofii, nie wchodzić w tą dyskusję i powiedzieć, że to się w ogóle nie da rozstrzygnąć i wtedy w ogóle nie urządzamy debat, nie zajmujemy się tym, nie studiujemy. No można takie przyjąć rozumienie, tylko trzeba być konsekwentnym. Jeżeli mówimy, że to jest z gruntu nierozstrzygalne, to się po prostu w to nie bawimy. A jeżeli już zaczęliśmy, no to jest długi proces, który wymaga ogromnej pracy, ogromnego wysiłku. Ja mówiłem, filozof to jest ktoś taki jak sędzia. To jest bardzo trudna sztuka, to jest sztuka wyważania. On musi wziąć pod uwagę wszelkie możliwe dane, wszelkie znane, trzymać po prostu, znane lub nieznane argumenty. I on to musi dokładnie przemyślić, wyważyć, prawda? No, to jest, no ogólnie, bo tu na pewno jest sporo studentów filozofii, ja bym jednak apelował, żeby się nie zniechęcać, bo to jest tak, że po pierwszym roku filozofii spotkałem niedawno takiego studenta, że właśnie, on mówi, że to po prostu, właśnie to nie wiadomo, jak to jest. On tak po pierwszym miał takie poczucie. A ja mówię, to niech pan zaczeka do piątego. Gdzieś koło piątego panu się zacznie coś krystalizować. To nie znaczy, że pana przekonania filozoficzne będą z tym, co mówią wszyscy, że pan będzie należał do większości, czy że nie będzie się pan z kolegami, wszyscy na roku będą mieli takie same przekonania filozoficzne, ale pan przejdzie pewną drogę i do tego zawsze studentów zachęcam. Ja wam podaję pewne propozycje, pewne typy argumentów, żeście sobie przemyśleli. Nawet taka debata daje nam jakieś kontry. Zresztą historia, filozofia nam dostarcza, prawda? Przemyślcie sobie dokładnie kroki tego rozumowania. Przemyślcie sobie dokładnie założenia. To wymaga czasu. I sami musicie na własny rachunek ustalić, co jest prawdą, a co nie. Owszem, zachęcam do ostrożności, żeby nie być pewnym, że nie dogmatykiem i to do złych rzeczy prowadzi, mówić, że inni są głupkami i tak dalej, że ja tylko wiem. Nie, właśnie dlatego ja podaję te założenia, tylko to nie jest ad infinitum. Ja podam skończoną liczbę założeń, 3 założenia metafilozoficzne i 2 założenia metafizyczne. No, to nie jest dużo. W przypadku dowodu ontologicznego jest jedno założenie, które też wykazałem tu w dyskusji.
podałem argument. Ale bądźmy konsekwentni, albo rozpoczynamy pracę i powoli dyskutujemy każdy argument, każdą przesłankę, albo się po prostu w to nie bawimy. Ta sytuacja przypomina grę w szachy. Ja powiedziałem szach, a pan się wycofał z dalszej gry. No, nie można dać mata, jak przeciwnik odmawia ruchu. No, nie da się zrobić wtedy mata. To jest ta słynna wypowiedź Coplestona w dyskusji z Russellem. No, w pewnym momencie była ta sama zagrywka Russella, ale Copleston powiedział, nie zdobię panu mata, jak pan odmawia ruchu. No, albo zaczynamy na serio o tym dyskutować, no to proszę mi powiedzieć, co jest w tej konkretnej intuicji złego. Jeśli chodzi konkretnie, jeśli chodzi o te trzy metafilozoficzne, podałem argumenty na każdy z nich. Pan nie odparł tych argumentów. No zakładam, że są przekonujące. Mogę przypomnieć, prawda? Możemy, jeszcze raz, skrajny empiryzm zamyka nam drogę do dalszego uprawiania nauki. Scjentyzm, czyli to, że tylko nauki przyrodnicze nam coś mówią o rzeczywistości, z góry zakłada, że istnieje tylko to, co one mówią. No. Czyli z góry zakłada tezę dowodzoną. I to samo naturalizm, który jest ze scjentyzmem skrajnym związany. Podobnie była dyskusja na temat monizmu. Zresztą to tam pan jeszcze o tym monizmie powiedział, że dzisiaj dążymy do unifikacji. Ale to nie to, że tu nie chodzi o monizm metafizyczny, to chodzi o unifikację, że sprowadzamy cztery podstawowe siły do jednej, prawda? Ale to nie znaczy, że nie ma wielu ciał, prawda? Czy nie ma wielu pól, czy nie ma wielu cząstek elementarnych. No. Cały czas dyskutujemy, tu nie chodzi o monizm rodzajowy. Znaczy, musi być jakiś, tu panu chodziło o monizm metafizyczny, że właściwie tylko istnieje jeden obiekt tak naprawdę. Więc podałem argument, można się z nim nie zgadzać, dyskutujemy dalej. Zasada racji, mówiłem, chodzi mi o zasadę wyjaśnienia. Możemy zrezygnować z wyjaśnień, tylko to wtedy jest działanie ad hoc. Dlaczego zawsze wyjaśniamy, a w pewnym momencie już rezygnujemy z wyjaśnień. Jeżeli na serio traktujemy, że powinniśmy wyjaśniać, taka jest funkcja nauki, taka jest funkcja poznania, to jest nieusuwalna funkcja wszelkiego poznania, funkcja eksplanacyjna, powinniśmy starać wyjaśniać się do końca, wyjaśniać do końca, na ile to jest możliwe. Owszem, eksplanans jest wyjątkowy, no bo przekracza sferę empiryczną, no ale to nie znaczy, że on nie jest właściwym eksplanansem. Różne były eksplananse w dziejach nauki także. Kiedy odkrywano nowe planety pośrednio, bardzo mało o nich wiedziano. Później dopiero się o nich można było więcej dowiedzieć, kiedy były lepsze przyrządy obserwacyjne. To tak nie jest, prawda? No i dwa, intuicja przygodności. Jeżeli ktoś z państwa spotkał w tym świecie byt konieczny, to bardzo proszę, żeby mi o tym powiedział. To znaczy taki, że istnieje zawsze, nie może nie istnieć i istnieje sam z siebie. Nie jest w żaden sposób przez cokolwiek uwarunkowany. Więc bym był wdzięczny za podanie takiego przykładu. Więc to są te wszystkie założenia, o których mówiłem. Starałem się wyjaśnić. Jeżeli dyskutujemy, no to dyskutujmy po prostu do końca. A to nie jest dyskusja do końca. No, no, w ten sposób można także z historią nauki można powiedzieć, no, ktoś by przejrzał historię nauki, a nawet niektóre spory dzisiaj w nauce, które się toczy, też powiedzą, niektórzy się naukowcy o to spierają, to w ogóle po co tego się uczyć, nie? Tego się nie da zrobić. Nie? Albo wchodzimy w to i pracujemy do końca, albo nie. Ja ileś lat nad tym pracowałem, dzielę się tu swoimi przemyśleniami, mówię uczciwie, jakie są założenia i wiem, jakie są trudności. Są tacy, którzy od razu mówią, że oni mają rację i nie znoszą. Ja mówię uczciwie, ale mam pewne racje do przyjęcia. Natomiast no, odrębny to jest stary problem sceptycyzmu. Każde rozumowanie ostatecznie sprowadza się do przesłanek i ostatecznie musimy skądś te przesłanki wziąć, prawda? No, no, no nie ma wyjścia, prawda? Albo uogólniamy dane empiryczne, albo uznajemy, że istnieją coś takiego jak jakaś wiedza prioryczna. Zresztą numer filozofu poprzedni był na ten temat, prawda? I nie mamy innej możliwości. No, bez przyjęcia jakiejś postaci
wiedza, przecież nauka by nie funkcjonowała, nie byłoby matematyki, tak naprawdę nie byłoby też fizyki, bo fizyka nie polega realnie rzecz biorąc na uogólnieniu danych nauk szczegółowych, danych empirycznych. Nie. No to nawet kto się uczy szkolnej fizyki, że to widzi, że tu nie widać nawet tych danych empirycznych, że tu trzeba się poważnie przemyśleć wzory, jak one uchwytują to, co widzimy. Trzeba mieć bardzo zaawansowaną abstrakcję i tak dalej. Więc moje ostatnie przesłanie jest takie. Ja podałem kilka argumentów, podałem ich założenia, podałem obronę tych założeń, ale nie usłyszałem żadnego istotnego kontrargumentu. Tylko powiedziano, że to się nie da rozważyć. No to nie ma sensu wtedy taka dyskusja. No. Że to się nie da. No to się zgadzam, to jest trudne. Ale jak porywamy się na rzeczy trudne, to róbmy to do końca. I w innych dziedzinach to jest też jak z tą miłością. No. Ta miłość, co Pan mówił, jest czasami trudna, także i do Jezusa, czy do żony. No. Powiedziało się, kocham, ale to trzeba przetrwać do końca, prawda? Tak jest z miłością i także jest z filozofią. Miłość filozofii też jest. Też są trudności, jak w każdej miłości. No. To będzie trudne, to jest bardzo trudna dziedzina, ale ona wymaga pracy do końca. I no, no to jest przesłanie, no, już nie będę innych tu problemów, no bo to szybko trzeba było powiedzieć. No a teraz ostatni argument, który Pan powtórzył, już ja go skrytykowałem. Różnica między motywami a racjami. Pan realnie na to nie odpowiedział, więc powtórzył się motyw z początku, ale to nie jest odparcie kontrargumentu. Natomiast bardzo dziękuję. Powiem, że naprawdę to była jedna z, powiem to uczciwie, jedna z lepszych dyskusji, w jakich uczestniczyłem. Nawet, że bywali ludzie z tytułami i tak dalej, ale bardzo no, zaimponowało mi, imponuje mi naprawdę i powiem to Państwu szczerze, no, Pana wiedza. No, chodzi o to, że Pan zawodowo się tym nie zajmuje. No, w tym sensie nie płacą Panu za to, prawda? Nie, no to wymaga no, wysiłku dużego i to naprawdę mi imponuje i gratuluję. Cieszę się, dziękuję bardzo. No dobrze. I powodzenia w dalszych poszukiwaniach, ale do końca. I nawzajem, panie profesorze. Dziękuję wszystkiego. No to już, jeszcze zakończenie musi być, tak, że debata została zakończona. No dziękuję bardzo. Mimo tego, że padły takie słowa i często padają w takich debatach, że takie debaty niczego nie prowadzą, że są nierozstrzygane, to jednak wydaje mi się, że tutaj skończyło się dosyć widocznym happy endem. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo ciekawych argumentów, zarówno argumenty stojące za obroną tezy, że Bóg istnieje, jako wyjaśnienie świata, jak i krytyka tych argumentów były naprawdę... Jeszcze raz brawa dla obu mówców. Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, którzy przyjęli się w organizacji tego wydarzenia. Magazynowi Filozofuj, z którego ramienia mogłem zorganizować tę debatę, Fundacji Panteon, która również przyczyniła się we współorganizacji debaty. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w obsługę sprzętów, przygotowanie sali. Chciałbym także podziękować przede wszystkim Wydziałowi UMCS, Wydziałowi Socjologii i Filozofii za to, że udostępniła nam salę, ponieważ organizacja debaty przyrosła nasze oczekiwania. Mieliśmy bardzo małą salę na 40 parę osób, ale chyba Państwo się domyślacie, jakby taka debata wyglądała na tamtej sali. No nie wyglądałaby za bardzo. Dlatego teraz, skoro wszyscy jesteśmy już zmęczeni, bo tak zakładam, a jeszcze widzę, że są chęci, by rozmawiać, by zadawać pytania, zapraszam wszystkich, zarówno prowadzących dyskusję, zarówno ludzi, którzy pomagali, jak i wszystkich słuchaczy debaty do Awiatora. To jest ulica Radziszewskiego 2A. Tam zaprowadzą Państwo Błażej i Jacek. Znajdziecie ich Państwo przy wejściu. I zapraszam bardzo. Ja tylko jedno zdanie. Przepraszam, że mnie nie będzie. Przepraszam.
Państwa, ale no, to jest moja miłość, ja mam rodzinę i muszę tam być. I że też jest ten egzystencjalny wymiar życia, który mnie do religii prowadzi, czyli doświadczenie miłości właśnie i uznanie pewnych autorytetów. Dlatego nie mogę niestety być i będę dzisiaj w rodzinie. Także przepraszam za to, ale będzie, mam nadzieję, okazja. Także do zobaczenia. Dziękuję za wskazanie na tej ważnej hierarchii wartości. I zapraszam wszystkich do rektora. Dziękuję bardzo. Dzięki. To jeszcze raz dziękuję panu Patrykowi, panu jeszcze raz dziękuję.